Witamy, witamy serdecznie. Witam, Razem z nami Piotrek Lipiński, edycja numer 2, Piotrku. Widzisz, nie spodziewałem się, że tydzień później tak naprawdę będziemy robić kolejnego live'a, ponieważ jak widać, bardzo wiele osób nas oglądało, wiele osób chciało tak naprawdę posłuchać tego, co masz do powiedzenia. Zostało trochę tematów, zostało trochę pytań, mieliśmy na nie troszeczkę też odpowiedzieć tak naprawdę podczas tego tygodnia, ale stwierdziliśmy, że w sumie można zrobić to teraz i można poruszyć niektóre rzeczy właśnie dziś. Już powoli się pojawiają osoby, 43 osoby na pokładzie. Piotrek, jak tam ten tydzień? W ogródku spędzony, bo ja się opaliłem, ty chyba trochę też. Tak, ale czekam cały czas, żeby to lepiej poszło. Czekam właśnie na chwilkę wolnego czasu. Tak trochę dziwnie, ale tak jest. Także pozdrawiam wszystkich tych, co tak naprawdę chodzą do pracy i mają spokój. Pozdrawiam tych, co siedzą w domu i też mają spokój. Pozdrawiam wszystkich numer jeden załogi, które siedzą, bo muszą siedzieć. I tych wszystkich, co chodzą do pracy, bo muszą chodzić. Także i oczywiście z całej Polski, wiem też z zagranicy, bo wiem, że parę osób jest tak trochę rozsianych i nawet niekoniecznie mówiących po polsku, ale tak pół na pół. Także dzięki za zaproszenie. Fajnie, że wszystkich znowu widać. Znaczy, ja nikogo nie widzę. Od razu jeszcze raz, ja nie wiem, kto jest. Także mi ktoś tam napisze i Tomek mi to pokaże, bo nie widzę też pytań tak jak idą, także tyle. No. Ale już był Gdańsk, Kraków, także powoli cała Polska, ty Poznania, Warszawa, dajemy radę. Tak, pojawia się wiele osób, część osób ogląda naszego live'a nie patrząc, nie logując się nawet na Facebooku, może tak. Piotrek, dzisiaj w planach mamy troszeczkę, że tak powiem, więcej ciekawych tematów, troszeczkę bardziej technicznych. Zaproszę Ciebie do kokpitu znowu. Wiadomo, że będziemy przechodzić przez kokpit, który mieliśmy w zeszłym tygodniu, bo to był bardzo fajny. Ja nic nie pamiętam po miesiącu. Rozumiesz? Ja to rozumiem, mam tą świadomość, że możesz mieć trudność, ale żebyś powoli się zaczął przyzwyczajać, to znowu lądujemy w naszym kokpicie. Poczuj się dobrze, tak jak trzeba. Wiesz, my musimy spojrzeć na to, że ty masz oczywiście miesięcznicę, słuchaj, z tego co wiem dzisiaj, tak? Tak, miesiąc bez latania. Tak, miesiąc bez latania. Żadna celebracja. Czyli można powiedzieć, że... Nie pamiętam, kiedy tak ostatni raz długo byłem bez latania. No, znaczy pamiętam, byłem uczniem, no to było naprawdę dawno temu. Czyli można powiedzieć, że tak, mam na imię Piotrek, jestem anonimowym pilotem, który od miesiąca już nie ma związku z samolotem, tak? Tak, na dotknięcie nie, zostało mi tylko tak bardziej wirtualnie. Dokładnie tak. Piotrek, okej, ja bym może opuścił na chwilkę ten kokpit, wróćmy do naszego studia i teraz tak. Jest parę pytań, które się pojawiało wcześniej, prawda, które no, chciałbym na pewno poruszyć, ponieważ no, pewna grupa osób zadała te pytania i niektóre były naprawdę fajne i ciekawe. To chciałbym może od takiego pierwszego. Pamiętam, że to było pytanie Adama dotyczące problemów ewentualnie z komunikacją pomiędzy ETC. Jak to jest? Bo są różne akcenty, są, że tak powiem, jakieś bariery językowe czasami. To może zaczniemy od głównej bariery, czyli tych wszystkich skrótów, które są po języku angielskim, w języku angielskim. I tak naprawdę my ich używamy, wiedząc, co mamy na myśli, a czasem jak przychodzi je rozwinąć, to nie mam żadnego pojęcia, co to jest. ATC, Air Traffic Control, to jest uważane na całym świecie, czyli kontrolerzy. Tak naprawdę tych kontrolerów jest dużo więcej, jak zaraz usłyszycie, bo wszystkim się wydaje, że na świecie lotniczym istnieje tylko wieża. No nie. Aczkolwiek, to wam powie człowiek, który najlepiej to wie, z wieży, żeby było ciekawie. Dobra, ale to co? Tak, ja myślę, że co? Mając to pytanie na ekranie, możemy zaprosić Marcina, który jest nie tylko miłośnikiem lotnictwa, ponieważ jako moderator naszego forum... jest Marcin. Cześć Marcinie, witaj. Cześć Tomek, cześć Piotrek. Cześć Marcin. Dobrze was widzieć. Ciebie też. Tak więc tak. Drodzy Państwo, z nami jest Marcin. Marcin, który tak jak wspomniałem wcześniej, jest osobą, która też
Jest z nami na forum od samego chyba niemal początku. Jest moderatorem forum, ale też jest kontrolerem ruchu lotniczego w Poznaniu. I właśnie tutaj to, co Piotrek powiedział, TWR, czyli tak zwany skrót od Tower, od wieży. Tak, wróćmy może do pytania dotyczącego komunikacji. No, są pewne bariery, są czasami jakieś problemy? Jeśli można, przepraszam, bo można. Też Piotrek poruszył dobry temat. Nas jest więcej niż się przeciętnemu, że tak powiem, pasażerowi wydaje, bo kontroler ruchu lotniczego wszystkim się kojarzy z ludzikami, którzy siedzą na tej wieży i oni tam z tymi samolotami rozmawiają od startu właściwie do lądowania. To jest taka jakby taki obraz stereotypowy, który się bierze z tych wszystkich filmów. Takie wyobrażenie, powiedzmy, a tak naprawdę jest podział dużo bardziej, no może nie skomplikowany, ale złożony, bo wieża to jest tak naprawdę tylko czubek góry lodowej, która gdzieś tam jeszcze w tych kolejnych fazach lotu się przewija, bo pilot tak naprawdę z wieżą rozmawia na początku każdego lotu i na końcu, czyli wtedy, kiedy się szykuje do startu, kiedy startuje i kiedy szykuje się do lądowania, kiedy ląduje i kołuje już na stanowisko postojowe, ale w międzyczasie jest jeszcze dużo służb, z którymi też nawiązuje łączność, ze służbami radarowymi, służbą kontroli zbliżania, służbą kontroli obszaru. Jest przekazywany przez wiele sektorów i tak naprawdę rozmawia z wieloma kontrolerami, którzy nawet fizycznie mogą w życiu takiej wieży na oczy nie widzieć, bo siedzą w zupełnie innych budynkach, w zupełnie innych lokalizacjach, nie mają okien, patrzą tylko na wskaźniki radarów i obserwują te samoloty, widzą je jako kropki gdzieś tam się poruszające na ekranach i to właściwie tyle. Także ta wieża to jest element ważny, ale jeden tylko z elementów takiego łańcucha całego, który jakby powoduje, że ten samolot bezpiecznie z punktu A do B może się przemieścić. Myślę, że chyba mamy taki przykład tutaj Poznań i Wrocław. Czy ja dobrze kojarzę, że zbliżanie właśnie Wrocławia się dzieje w Poznaniu? Zgadza się, dokładnie tak, bo ponieważ kontrola zbliżania nie potrzebuje fizycznie widzieć tych samolotów, z przyczyn organizacyjnych jest to tak zrobione, że w tym samym pomieszczeniu obok siebie, tam w odległości kilku metrów, siedzi kontroler jeden, który rozmawia z samolotami, które lecą do Poznania, czy startują z Poznania, a dwa metry obok siedzi kolega czy koleżanka i rozmawiają z samolotami, które są obecnie we Wrocławiu. Marcinie, zanim zrobimy pewną wstękę i dopuścimy też trochę Piotra do głosu, to no, Drzemi dobrze zauważył, że Marcin ma dzisiaj urodziny. Zapomniałem saksofonu wziąć tutaj ze sobą, ale jeszcze raz składam serdeczne życzenia. Dajesz radę, tak? Potwierdzam. Piękne 100 lat odwiedzane. Robiło wrażenie. Tak, no udało mi się to wysłać na Messengera, aczkolwiek no tutaj jadąc, zabierając wszystkie te moje zabawki, komputery i inne rzeczy, zapomniałem, a miałem w planie jeszcze raz ci zagrać. Na żywo, więc, na żywo, miało być na żywo. No widzisz, to jest okazja do, to jest, nie, to jest okazja do tego, żeby się znów pojawił tutaj na naszym live'ie, ale takim live'ie może bardziej dotyczącym ATC, czy też tej tematyki lotniczej. Piotrek, ja mam do ciebie takie pytanie, no okej, lecisz sobie do takiego Poznania, tak? Gdzieś tam zostałeś już prawdopodobnie zwektorowany, czyli poukładali ci ludzie ze zbliżania twoją ścieżkę, już wiesz mniej więcej gdzie. A ja o wizuala prosiłem, no patrz. No właśnie, no ale dostajesz, Piotrek, informację, że no, my się rozłączamy jako zbliżanie, no i teraz przechodzisz na wieżę. Przechodzisz na wieżę i co się dzieje? Od czego zaczynasz w ogóle? Numer jeden, wybieramy sobie stosowny język. Normalnie byśmy mówili po angielsku i tak naprawdę dla mnie jest łatwiej mówić po angielsku z kontrolerami, nawet polskimi, ponieważ ten język używany jest ciągle. Aczkolwiek w Polsce mamy opcję mówienia po polsku. I też mi się wydaje, że często gęsto od razu przez radio słychać, kto pracuje w liniach lotniczych, to dużo lata, bo jest czasem dużo właśnie wygodniej po angielsku mówić niż po polsku. A czasem jest taki miks po prostu, że kontroler sam się gubi i zastanawia się, po jakiemu ja mówię, bo my nawet nie zwracamy uwagi tak naprawdę na to. Człowiek słyszy, odpowiada i tyle. Także to jest numer jeden. Powiedzmy, żeby pozwolicie, że wybiorę język angielski, bo się czuję jakoś lepiej z tym wszystkim. No to numer jeden, pytanie, z kim rozmawiamy? W tym wypadku Poznań Tower, ok? Możemy powiedzieć Poznań Wieża i też będzie prawdopodobnie to dobrze. Później się przedstawiamy, kim jesteśmy, czyli w tym wypadku nie będzie Jet Travel, to jest akurat call sign mojej firmy. Numer lotu zaraz potem, czy to niech to będzie Jet Travel 7331, powiedzmy, czy coś takiego. I możemy powiedzieć dzień dobry i
tam mówimy to, gdzie jesteśmy. Czyli na przykład Established ILS, którego macie tam 2.9? 2.8. Już 2.8. No dobra. Ta ILS to wait, prawda? I czekam, co będzie dalej. Tak. A ja tylko dodam, że 2.8. Poznań Tower, dzień dobry, Jet Travel 7.3, coś tam. ILS to wait. No i... Czyli inaczej mówiąc, że jesteś, że tak powiem, ustawiony w kierunku do pasa 2.8, tak? O takim numerku, ustabilizowany i czekasz na ILS-a, tak? Czyli na system automatycznego. W ILS-ie i tutaj właśnie jest jeden taki, trzeba dać taką gwiazdkę, że czasem jest tak, że musimy coś innego dać znać, bo gdybyśmy na przykład byli na wizualu czy coś, no to byłoby dobrze potwierdzić naszą pozycję, że na base legu czy coś takiego. No ale powiedzmy, że taka najprostsza rzecz, że zgłaszamy prostą na 2.8 w ILS-ie ustabilizowani. I to też od razu powiem, że to nie jest dla nas zaskoczenie, to, że się pilot odezwie, to nie jest tak, że my jakby siedzimy i nagle pilot się odzywa, o świetnie, jest samolot, no to hyc i robimy. To jest tak, że my dokładnie wiemy, w którym momencie ten samolot, w którym miejscu ma się pojawić. On jest przekazywany, jest dokonywany transfer kontroli, my obserwujemy ten samolot, nawet na wieży mamy wskaźniki radarowe, śledzimy pozycję, wiemy dokładnie, gdzie on jest, z jaką prędkością się porusza. No i oczekujemy tego pierwszego jakby odezwania, ponieważ to w przypadku lądowania pilot jakby przechodzi na częstotliwość wieży i oczekuje właśnie dalszych instrukcji. I mogą nastąpić zasadniczo dwa takie główne scenariusze. Jeden scenariusz może być taki, że pilot w tym momencie otrzyma zezwolenie na lądowanie. Jeżeli wieża ma pewność, że droga startowa jest już wolna, że nic nie zakłóca tego lotu, nie ma żadnych samolotów w pobliżu, innego ruchu, wydaje takie zezwolenie i samolot śmiało może już zniżać, lądować, swoje sprawy załatwiać. Lub druga sprawa, może dostać informację, że ma kontynuować podejście, nie ma jeszcze zezwolenia na lądowanie i najczęściej jeszcze jakąś dodatkową informację, czego może się spodziewać albo co tam się wokół niego dzieje. Czyli idąc tym naszym scenariuszem, załóżmy, zgłasza się ten Jet Travel, no to ja odpowiadam coś takiego, Jet Travel 7331, Poznań Tower, dzień dobry, continue approach due to VFR traffic departing will be proceeding north to the north. Coś takiego, czyli informacja dla pilota, że ma kontynuować podejście ze względu na mały samolot w locie VFR, który będzie odlatywał jeszcze przed tym lądowaniem i będzie poruszał się w kierunku północnym, co akurat jest dobrą sprawą, ponieważ oznacza, że jest bezkolizyjny i może swobodnie sobie odlecieć, nie będzie w żaden sposób przeszkadzał. No i pilot coś tam odpowiada, Roger, continue, co tam mu w duszy gra. Czy ja dobrze kojarzę, że zawsze trzeba odpowiedzieć, że to jest taki moment, kiedy ta odpowiedź powoduje, że faktycznie, Marcinie, ty wiesz, że tak, że załoga usłyszała, że załoga zrozumiała i powtarza też po części pewne ważne sekwencje, tak? To zależy. Jak wszystko w lotnictwie, to zależy. Zasadniczo tak. Tak jak mówisz, to prawda. Readbackuje się, czyli powtarza się jakby te najważniejsze instrukcje i zezwolenia, które są wydawane, ponieważ cały czas używamy radia i częstotliwości radiowych w paśmie VHF, które jest niedoskonałe. Są trzaski, są zakłócenia, są jakieś zewnętrzne inne interferencje i czasami coś tam może zostać przeinaczone, więc jakby pilot odbierając najważniejsze komunikaty ma obowiązek potwierdzić, powtarzając ten komunikat kontrolerowi. I teraz tak naprawdę odpowiedzialność za to, czy pilot dobrze usłyszał, spoczywa na kontrolerze, bo jeżeli kontroler powie dobrze do pilota, pilot przekręci i powtórzy to przekręcone, bo źle zrozumiał, czyli jakby wydaje się, że błąd, problem po stronie pilota, ale kontroler nie wychwycił tego, odpowiedzialność spada na kontrolera i wtedy jest obowiązek, żeby to wyłapać, powtórzyć jeszcze raz do skutku, aż pilot powtórzy dokładnie to, co chce usłyszeć kontroler. Wtedy jest ta pewność. Natomiast mniej istotne informacje czasami potwierdza się po prostu jakimś takim krótkim skwitowaniem, tylko że doleciało. Nieczęsto się zostawia takie puste transmisje, najczęściej takie słowo pada filmowe mocno, Roger, to jest od starego alfabetu fonetycznego, od litery R jak received, czy potwierdzenie Roger, oznacza, że wiadomość doleciała, nie jest na tyle istotna, że trzeba ją w całości jakby powtarzać. No czyli dobrze, powiedz, taki mój komunikat. Żeby było ciekawiej, ten alfabet się zmienił wiele lat temu, ale Roger jeszcze pokutuje, tak samo jak w różnych amerykańskich starych firmach, też jest jeszcze stara nazwa, stare litery są używane. A ja mam takie pytanie, słuchajcie, takie fajne pytanie, ponieważ często się zdarza, szczególnie na większych lotniskach, że
wieża po części reguluje prędkość samolotu, bo ma większy ruch, czyli nakazuje spowolnienie. Jak to się ma, jeżeli chodzi o kwestię, jeżeli, nie wiem, powiedzmy taki komunikat, że zwolni do prędkości 140 węzłów, by się pojawił sam u danego pilota, który nie mógłby tego wykonać, bo nie wiem, bo jest za ciężki, bo wiatr nie taki i tak dalej. Jak to wygląda? Skąd? Znaczy, skąd to wiecie? Ja powiem, bo tak naprawdę kontroler może poprosić, a my możemy powiedzieć unable. Po prostu nie jesteśmy w stanie zrobić. I wtedy tak naprawdę wszystko spada z powrotem niestety na kontrolera, co on z tym fantem zrobi. Czy możemy kontynuować lub nie. Bo są po prostu rzeczy, których nie jesteśmy w stanie wykonać. I kontroler też o tym wie. I tak naprawdę tutaj jest tak dosyć ważna współpraca pomiędzy nami, która naprawdę, tylko współpraca przynosi dobre efekty. Na przykład czasem w Warszawie poproszą, żeby wyredukować się do 100, nie wiem, 160 węzłów. A nam na przykład następne klapy wychodzą dwa węzły szybciej. To prosimy o te parę węzłów szybciej, to bo mniejsze zużycie paliwa, mniejszy hałas i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No to akurat dwa węzły, te 5 km na godzinę nie zrobi dużej różnicy, prawda? Ale już na przykład 20 węzłów, czyli te 30-40 km na godzinę, dla kontrolera to może być dosyć dużym problemem. Ja tylko powiem tak, 180 węzłów, to jest łatwo do zapamiętania, to jest 3 mile morskie na minutę lotu, czyli trochę ponad 5 km. 5 km na minutę lotu to jest dosyć szybko, gdyby tak byśmy zobaczyli. I jak powiedziałem, my ten widzimy pas, który się przybliża, chyba że lecimy oczywiście w chmurach i kontroler też nas widzi, że robimy się bardzo szybko, coraz większy, coraz większy, coraz większy. Te światełka się dobrze pokazują, jeżeli to jest noc. No i tak naprawdę każdy ma swoje procedury. Wieża ma swoje procedury, mamy swoje procedury. Oczywiście wszystko chodzi o bezpieczeństwo, ale tak, no jak powiedziałem, no współpraca jest najważniejsza i pełen szacun dla kontrolerów, naprawdę. Dokładnie. I to też jest tak, że z tą redukcją szczególnie, no to jest dość śliski temat, bym powiedział, ponieważ my też jako wieża nie możemy tego sobie, od tak sobie robić, na przykład wyredukować swobodnie samolotu według naszego widzimisię, ponieważ za tym samolotem mogą być w kolejce do lądowania ustawiane kolejne już przez kontrolera zbliżania. I teraz na przykład jeżeli ja chcę podać jakąś instrukcję redukcji prędkości dla samolotu na prosty, ja muszę to skoordynować najpierw z kontrolerem radarowym, który siedzi gdzieś tam parę pięter niżej i zapytać go, czy z jego punktu widzenia jest to ok, że ja sobie wyredukuję ten samolot, bo on już prawdopodobnie podprowadza kolejny, który gdzieś tam do tej prostej się zbliża i on może jakby tam zaburzyć mu tę kolejkę całą. Czasami też na przykład nie mówimy wprost konkretnych wartości, żeby wyredukować, tylko staramy się między wierszami gdzieś tam jakieś informacje podać, które już właśnie na przykład taką redukcję sugerują. Jeżeli na przykład powiem, Peter, tobie expect late landing clearance due to tam, I don't know, runway inspection, no to wiesz, że raczej nie ma co trzymać prędkości do samego końca, bo im bardziej zwolnisz, tym większa szansa, że nie będzie go rando, nie? Czyli nie odejdziesz na drugi okrążenie. Zgadza się. I na przykład my też mamy TICAS-a, my na przykład widzimy u siebie, mamy podgląd innych samolotów za nami, przed nami. Jeżeli widzę, że kogoś po prostu zjadam, to się będę kontynuował, to będę się hamował raz, dwa, trzy. Jeżeli widzę, że przede mną nikogo nie ma, to mogę lecieć szybciej i tym bardziej, jeżeli widzę, że ktoś jest za mną. Także tak naprawdę to tutaj trzeba trochę myśleć z każdej strony. I jak powiedziałem, to jest jedna wielka współpraca i oczywiście różne rzeczy się zdarzają, tak jak tam było pytanie tak naprawdę o akcenty. Mi się wydaje, że to już jest historia sama w sobie z tymi akcentami. Coż mogę powiedzieć? Pracowałem w firmie, gdzie byli Kanadyjczycy i Australijczycy i oni między sobą po angielsku się nie mogli dogadać czasem z powodu akcentów. Tak jak myślimy angielski, dobra, a jak polecisz do Szkocji, no mówią po angielsku i nikt może ich nie rozumieć. I też nieraz się zdarzało, że ktoś poleciał w inną część, co tu dużo gadać. Jakbyśmy mieli takiego kontrolera Ślązaka z krwi i kości, to mi się wydaje, że też pewnie byśmy musieli się parę razy zastanowić, co on do nas mówi po polsku. Także to dokładnie jest tak naprawdę na całym świecie. Na pewno my mamy, każdy z nas ma akcenty, które łatwiej mu wpadają w ucho i które są łatwiejsze dla nas zrozumienia. Według mnie całkiem dobrze, ja na przykład po angielsku dogadam się z Holendrem, czy z, nie wiem, może ze Skandynawami,
od razu wiadomo przez radio, kto jest na przykład Czechem. Rosjanów też poznać, Niemców to już definitywnie, Hiszpan i tak dalej. Także jak powiedziałem, to jest dosyć tak naprawdę skomplikowane i to, że ktoś ma polskie znaki, od razu słuchaj, że to nie jest na przykład polski pilot tak naprawdę. Tak, to też prawda, bo to jest tak, że kiedyś jak leciał samolot na polskich znakach, to na 99% można było rozpocząć po polsku i człowiek się dogadał bez problemu, natomiast teraz już jest tak, że nie można niczego założyć. Może być instruktor angielskojęzyczny, może być student, pilot, może to jest jakby pełna dowolność. Natomiast to w tych akcentach, wracając do tego pytania jeszcze, ja też mogę swoje tam 3 centy dorzucić, jest coś takiego w lotnictwie jak frazeologia lotnicza, czyli jakby zestaw konkretnych komunikatów z konkretnych wiadomości, które między sobą wymienia pilot i kontroler. I to jest jakby ustalone, to na to są odpowiednie dokumenty, jest to spisane i jakby to, że my w określonych sytuacjach wiemy, czego się spodziewać, co pilot powie mniej więcej i tak samo pilot się spodziewa jakichś konkretnych komunikatów od strony kontrolera, to też dużo pomaga jakby i niweluje jakby te problemy językowe, chociażby na zasadzie akcentu. Natomiast tak naprawdę znajomość angielskiego wychodzi dopiero w takich sytuacjach, które wykraczają poza tę frazeologię, bo tak się bardzo często dzieje, że trzeba coś powiedzieć poza szablonem, coś nietypowego, niestandardowa sytuacja i wtedy dopiero się okazuje, czy jest bariera komunikacyjna, czy nie ma, bo jeżeli wszystko działa jak w zegarku, elegancko, używamy tylko frazeologii, no to właściwie można się dogadać z pilotem, który nie zna angielskiego, który wystarczy, że zna tę frazeologię i nauczył się na pamięć tych komunikatów i dopóki wszystko działa idealnie, to my się porozumiemy, natomiast jeżeli będzie chciał cokolwiek nam przekazać, co wykracza poza te ramy spisane, to tu się wtedy dopiero zaczynają schody. No tutaj chyba powiem, też kwestia... Na moim takim przykładzie. Kiedyś lecieliśmy z Chin, wracaliśmy do Bangkoku i mieliśmy cały czas, słyszeliśmy na 121,5, czyli częstotliwości, tak, teraz to tak emergency, teraz to bardziej guard się to mówi, że ELT komuś działało. ELT to taki po prostu przy żadnej skrzynce nadajnik, który... mówi, wzywa de facto, mówi, że coś się tam stało. No i mówimy kontrolerowi chińskiemu, jednemu, drugiemu, że we hear ELT on 121.5 i oni nie mieli zielonego pojęcia, w ogóle nie rozumieli, o co chodzi. Jeden kontroler, drugi kontroler. I tak naprawdę po pewnym czasie, jak już czwarty kontroler nie kumał, o co chodzi, to zastanawialiśmy, dlaczego, może nie tyle, dlaczego oni nas nie rozumieją, o co chodzi, tylko to, że to czwarty kontroler, a my słyszymy cały czas to samo ELT i to było nasze ELT, które działało. To taka tylko. Tak, no. A propos tutaj tego, to mieliśmy też taką sytuację, jeszcze wejdę, bo też nam się kiedyś odezwało ELT. Mieliśmy samolot, który był zbazowany w Poznaniu na amerykańskich numerach i też mieliśmy ELT. Oczywiście zaczyna się dochodzenie. Nie mija parę minut, dzwoni Centrum Koordynacji Ratownictwa z Warszawy, że też mają ten sygnał. Zaczynamy dochodzenie, co to za samolot. Wyszło nam drogą eliminacji, że to musi być jeden konkretny samolot na amerykańskich znakach, który był akurat w powietrzu. No i cały czas ten sygnał słychać. Udało się gdzieś tam przez służbę informacji, przez FIS z tym samolotem nawiązać łączność. Nie, absolutnie to nie oni, nie ma mowy. W tym momencie też telefon z Warszawy, że dzwonił już to centrum jakby obsługi tego samolotu. Nie wiem dokładnie, jak to tam działa. Natomiast doszło już to jakby do właściciela w Stanach. Ten cały sygnał ELT został tam przekazany i oni nawet potwierdzają, że to dokładnie ten samolot o tych znakach i to ELT się uruchomiło. I oczywiście pilot zaparte, to nie nasze, to nie my. Jak złapali za rękę, to nie moja ręka. Oczywiście. Emergency Locator Transmitter, żeby wiadomo było, że nas, wiemy, co to znaczy, prawda? Skrót, o czego to jest. Okej, okay, panowie, słuchajcie, no tutaj Bartek, widzę, że to... pisze, co ja chciałem wcześniej powiedzieć, dlatego 9 to Niner, a nie Nine. Bo z tego, co dobrze pamiętam, to używamy alfabetu natowskiego, prawda, jeszcze w lotnictwie. Powiedzcie, dlaczego właśnie tak? Znaczy, to jest alfabet natowski lub alfabet ICAO, nie wiem, co było pierwsze, NATO czy ICAO, natomiast właśnie ze względu na to, że używamy tych łączności radiowej, która jest niedoskonała i są te problemy ze zrozumieniem, czasami lepiej i gorzej słychać, w zależności od odległości, od zakłóceń, lokalnych warunków. Dlatego jeżeli dużo rzeczy w lotnictwie się literuje, dużo używa się pojedynczych liter i nie ma tu dowolności. Jeżeli chcemy przekazać coś skrótem literowym, to my te litery musimy
przeliterować. Czyli nie mówimy K jak Katarzyna, S jak Sylwia, nie wymyślamy sobie tych liter, tylko używamy właśnie tego alfabetu ICAO, który pewnie każdy gdzieś tam słyszał, gdzie A to jest alfa, B to jest bravo, uwaga, nie beta, Charlie, Delta, Echo, Foxtrot, Golf i tak dalej. I tak samo jeśli chodzi o cyfry, też nas na przykład w szkoleniu jako kontrolerów oducza się używać akcentów, czyli na przykład wymawiać tree jako trzy, wręcz się mówi, że mamy to wymawiać jako tree, tak jakbyśmy mówili drzewo. I czasami jak ktoś z boku słyszy, to mówi, Boże, co za fatalny angielski, jak oni tych kontrolerów uczą, że on w ogóle nie zna tego angielskiego, bo ma taki akcent drewniany, nomen omen, a to właśnie chodzi o to, żeby być maksymalnie zrozumiałym, prostym, łopatologicznym, żeby nie było możliwości przekrętów. I właśnie to nine również jest przerobione na niner, żeby było śmieszniej, jest for, który jest fower, ale tego się właściwie nie używa. Zresztą od niner się w sumie też czasami odchodzi, ponieważ, znaczy odchodzi albo nie, łączność zazwyczaj już jest na tyle dobra, że można się i bez tego niner robić. Niektórym weszło w krew to niner, niektórym fower weszło w krew. Różnie to bywa. Natomiast i tak jest ten alfabet, są te niektóre zasady, które gdzieś tam z dziada, pradziada są przekazywane i ciągle są w użyciu jak najbardziej. Piotrek, jak ktoś napisał wcześniej, rzeczywiście, jak latałem w Stanach, to się z tym spotkałem, że powiedzieli, że po wojnie, żeby, ponieważ nine jest nie po niemiecku, żeby mieć niner, żeby się Niemcom nie pokręciło. Ale jak powiedziałem, to taka tylko historia, nie wiadomo czy prawdziwa, gdzieś pewnie trochę w tym jest. Zresztą dowcipów lotniczych też na ten temat jest bardzo dużo, ale to nie teraz, także... No tak, Piotrek, widziałem, że masz kubek z koroną, dobrze tak? Widziałem? To tak na czasie dzisiaj. Kubek szefa, ale niech będzie tak, korona. Słuchajcie panowie, mamy cały czas powtarzane w sumie lądowanie, Piotrek, twoje na 767 na Malpensie, kategoria trzecia B ILS-u. Widać, że to mleko, ta mgła, tak naprawdę, no, co powoduje? Nie widzisz pasa, a lądujesz, prawda? Jak to jest? Jak to jest, Piotr? Pamiętam ten lot dosyć dobrze. Tak naprawdę to wracaliśmy z Hondurasu po całym, po długim locie, bo z Hondurasu polecieliśmy do Panamy i z Panamy dopiero wracaliśmy do Mediolanu. Wystartowaliśmy z Hondurasu zaraz po zachodzie słońca, czyli lecieliśmy całą noc, późniliśmy cały dzień i tak naprawdę to lądowanie jest o zachodzie słońca. Są tam przez chwilę widać zachodzące słońce, jak skręcimy w drogę kołowania. Także to był długa noc, długi dzień i pamiętam, jak podchodziliśmy już, byliśmy nad Alpami, pierwszy oficer mi mówi, Piotrek, w Malpensie jest kiepska pogoda. Skąd on to wiedział? Bo brał oczywiście... ATIS, czyli pogodę. Tak na początku myślałem, że się zgrywa, bo taki kolega zgrywus, ale powiedział, nie, naprawdę tam jest źle. Kiedy zobaczyłem tą widzialność, 75 metrów, mówię, o kurde, rzeczywiście. My mamy procedury, samoloty są do tego certyfikowane. My byliśmy jako załoga certyfikowana, lotnisko było certyfikowane, była ILS właśnie 3B było podane. I tak naprawdę ten autoland to trochę jak na symulatorze, niewiele widać, co się dzieje. Bardziej jesteśmy operatorami maszyny, albo dokładnie bardziej sprawdzamy, żeby się nic nie stało. Gdyby cokolwiek pokazało nam przez chwilę, że coś jest nie tak, robimy go rounda, oczywiście. Czy to jest miłe? Nie, to nie jest miłe. O, tutaj mamy na przykład taki depeszę pogodową, no tam. EDDF, to od razu mogę powiedzieć, że jest Frankfurt, no bo parę lotnic zawsze każdy prawie, że wie, co to jest. Na początku mamy datę 19 o godzinie, powiedzmy, samej góry 13.20 Zulu, czyli wiadomo w czasie UTC. Wiatr 0,3015 węzłów, 999, czyli wysokie chmury. Raczej dobra widzialność powyżej 10 km. Few, czyli gdzie idzie chmury, 3500 stóp. Temperatura 17 stopni, punkt rosy 8, QNH, czyli ciśnienie 1016 i no significant nic innego. O, nawet mi się udało to rzeczywiście powiedzieć, co jest bez czytania. Na chwilę obecną jestem w stanie to przeczytać oczywiście cokolwiek, coś takiego i to zajmie dużo mało czasu. Żeby było ciekawiej, to w Stanach Zjednoczonych to dopiero wprowadzili ileś tam lat temu.
była inna sekwencja. Na przykład numer jeden to był podawany, była widzialność bodajże podawana. Była inna sekwencja i pamiętam, jak przyleciałem do Polski z powrotem, to akurat uczyli nas tego, żeby było ciekawiej w locie, jak to dokładnie czytać. I jak wróciłem do Stanów, to akurat Amerykanie do tego właśnie wzięli tę nikowską wersję tą, jakoś tak wszystko przyszło bardzo, bardzo naturalnie. I oczywiście kontrolerzy też nam podają dokładnie według tego. I na przykład jak my coś zapisujemy, bo czasem trzeba coś zapisać ręcznie, to my piszemy dokładnie w tej formie, takim shortem, taką wersją bardzo, bardzo skrótową, że jak pierwszy oficer rzuci na to oko, czy kapitan, którykolwiek by musiał to czytać, to my od razu wiemy, o co chodzi. Tak po prostu od razu. Kwestia no ja tylko i wyłącznie nauki. Ja mogę też dodać właśnie, że METAR, czyli ta depesza Meteo, ona jest publikowana nie rzadziej niż raz na pół godziny dla każdego lotniska. I do tego, co Piotrek jeszcze tutaj opisał, mogę trochę postarać się też rozszerzyć niektóre rzeczy, bo to może być też o tyle, nie tyle może co ciekawe, co nieznane, ten właśnie temperatura na przykład. Tak jak mamy ten METAR z 13.50 UTC, widzialność powyżej 10 km, chmury FIU 4000 stóp, FIU czyli o małym pokryciu, podstawę 4000 stóp nad terenem, temperatura plus 18 stopni Celsjusza, natomiast kolejna temperatura to jest tajemniczy punkt Rosy. I to jest temperatura, która jest ważna w lotnictwie dla kontrolerów i dla pilotów. I to jest temperatura, w której dla danych warunków temperatura, w której para wodna w powietrzu osiąga stan nasycenia, czyli jeżeli temperatura to 18 stopni zacznie spadać i ona dojdzie do temperatury Rosy, to są bardzo dobre warunki do ograniczenia widzialności, bo para powietrzna w powietrzu zacznie się skraplać, czyli z tego stanu gazowego będzie przechodzić w stan ciekły, czyli krótko mówiąc zaczną się mgły, mogą się zacząć mgły, czyli 18 na 8 oznacza, że jest mała szansa, że widzialność zacznie się pogarszać, czyli ta temperatura jest o tyle wyższa od punktu Rosy, że nie ma niebezpieczeństwa, że się jakieś mgły mogą gdzieś tam w okolicy lotniska rozwinąć. Kolejną, ostatnią tutaj rzeczą to QNH, tak zwany QNH, to jest ciśnienie, które jest, to nie jest ciśnienie, które panuje na lotnisku, co ciekawe, to jest ciśnienie lotniskowe, zmierzone na lotnisku, ale ono jest zredukowane do średniego poziomu morza, czyli tak naprawdę to ciśnienie jest niższe niż to, które panuje lokalnie. I jeżeli pilot, który stoi na lotnisku w samolocie, ustawi sobie to ciśnienie na wysokościomierzu, wysokościomierz, który wskazuje wysokość samolotu, jest tak naprawdę barometrem. On mierzy różnicę ciśnień między ciśnieniem ustawionym a ciśnieniem rzeczywistym. Jeżeli pilot ustawi to QNH 10-16, to jest podawane w hektopaskalach w Europie, 10-16 hektopaskali, to nie zobaczy wysokości zero, chociażby się mogło wydawać, że stoi na ziemi. Natomiast on, ten wysokościomierz, pokaże mu wysokość, elewację lotniska, czyli elewację od tego średniego poziomu morza do poziomu lotniska. I tak naprawdę pilot, który patrzy na wysokościomierz barometryczny i który zniża do lądowania, on nie patrzy na wysokościomierz, aż mu osiągnie zero, bo się może okazać, że się znalazł pod ziemią w tym momencie, to zawsze będzie jakaś wysokość, no chyba, że ląduje w Holandii, to może faktycznie, nie wiem, co się stanie, jak przeskoczy na minus, chyba zwariuje ten wysokościomierz. W sumie nie, dobre pytanie. Przychodzi, mamy tam, zmienia się tam kolor troszeczkę, ale jesteśmy na to przygotowani. Halo? Aha, to super. No w każdym razie elewację lotniska pokażę tak naprawdę po ustawieniu. Natomiast jest jeszcze, jeżeli ktoś by się uparł i chce sobie ustawić tak, żeby mu wskazywało zero, może dostać QFE wtedy, to jest wysokość no field elevation, czyli już ta faktyczna zmierzona, która jest wyższa i ona faktycznie spowoduje, że wysokość będzie w samolocie wskazywała zero. Taka ciekawostka. Przez długi czas w Polsce się tak latało i tak naprawdę w Rosji dopiero zmieniano to wszystko ileś tam lat temu. Także to QFE jest używane, zresztą w małym lotnictwie czasem używane właśnie dookoła lotniska, bo jest łatwiejsze. Na przykład grupy akrobacyjne też używają tego, bo oni chcą wiedzieć, że lotnisko to jest na przykład zero, żeby mieć lepszy punkt odniesienia, żeby nie zrobić jakiegoś błędu. Także tak naprawdę to różnie bywa. No ale jak powiedziałem, no my się tego trzymamy, tego Q&A, czyli dla nas to jest w miarę wygodne, bo wszyscy używamy powiedzmy tego samego języka. I też o to, żeby wszyscy używali tego samego ciśnienia właśnie, dlatego też to QNH jest podawane nie jest ciśnieniem lotniska, ponieważ w danym TMA, czyli w takim rejonie operacyjnym, którym te samoloty zniżają lub wznoszą, może być więcej niż jedno lotnisko. I teraz samoloty muszą się bezpiecznie mijać w powietrzu. Jedną z tych technik, żeby się bezpiecznie minęły, jest, żeby to robiły na różnych wysokościach. Więc
żeby bezpiecznie można było to zrobić, musi być jeden wspólny punkt odniesienia, czyli musimy mieć pewność, że samoloty w powietrzu mają tak samo ustawione wysokościomierze na to samo ciśnienie. Jeżeli jeden by wystartował z lotniska w Poznaniu, przez Ławicy, drugi z Krzesin, byłoby tam minimalnie różne ciśnienie, QFE, oni by sobie ustawili, mieliby tam zero wskazywało, natomiast jakby się już znaleźli wysoko w powietrzu, trzeba by jakoś je bezpiecznie wyminąć, to każdy de facto, wskazując tę samą jakby wysokość, mógłby się znajdować na innych wysokościach, ponieważ no, ten punkt odniesienia byłyby przesunięte względem siebie, więc wszystkie samoloty latają na jednej, jakby na jednym nastawie wysokościomierza. Wtedy mamy pewność, że jak jeden zgłasza 3000 stóp, drugi zgłasza 3000 stóp, to nie jest faktycznie to samo 3000 stóp, powiedzmy względem Ziemi, to nie musi być dokładnie 3000, jest więcej lub mniej, ale my wiemy, że one są dokładnie na tej samej wysokości i to jest dla nas najważniejsza informacja. A powyżej pewnej wysokości, tak w ogóle, to wszystkie samoloty przychodzą na jeszcze inną jakby nastawę wysokościomierza, ustawiają ciśnienie standardowe i na wysokościach przelotowych, tam gdzie już wysoko latają te samoloty, one wszystkie już mają jedno ustawienie, które jest nieruszane aż do momentu, kiedy się rozpoczyna zniżanie do lotniska docelowego i wtedy się dopiero tak naprawdę to lokalne QNH z informacji ATIS na przykład dostaje albo od kontrolera, który gdzieś tam podyktuje i się ustawia dopiero zniżając. To takie dość skomplikowane zagadnienie, ale dla lotnictwa kluczowe. Najciekawsze jest to, że możemy zacząć jeden temat i na ten jeden temat możemy napisać cały rozdział tak naprawdę. Także to jest naprawdę duży, duży problem, że jeżeli dasz nam pytanie, to czasem to pytanie może nam zająć pół godziny, aby każdy z tego powiedzieć, jak to jest. No to słuchajcie, żeby przejść do kolejnych pytań, to ja powiem tak, podsumowując tą część z Marcinem, to najważniejsze, żebyście się dogadali, żebyście, że tak powiem, nie trafili we wieżę, ale wylądowali bezpiecznie na pasie. I co ważne, żeby załoga nie usłyszała tego komunikatu train ahead pull up, żeby te ciśnieniomierze były. Wiesz co jest gorsze? Po lądowaniu zadzwoń na wieżę. Zdarzało się. Marcinie, ja ci bardzo dziękuję, słuchaj, za ten live. Zobacz, umawialiśmy się dzięki i 100 lat. Tak, jeszcze raz 100 lat. No. Umawialiśmy się na 5 minut, a wyszło nam... Tak, wyszło nam trochę. Myślę, że ten temat w ogóle dotyczący ATC czy tych kwestii związanych ze zbliżaniem, w ogóle z meteorologią, jest dobrym tematem na jeden kolejny live i będę Ciebie, Marcinie, do tego namawiał. Ty mówisz, że jeszcze masz tam kolegę, którego możemy w to wkręcić, tak więc myślę, że jeden z następnych live'ów właśnie o tej tematyce. Marcin, bardzo dziękuję. Okay. I zostajemy z Piotrem, ponieważ mamy jeszcze faktycznie parę pytań, które byśmy chcieli tutaj poruszyć. Fajnie się gadało. Dzięki wszystkim, którzy to oglądają. Trzymajcie się, chłopaki. Powodzenia i do miłego, do następnego razu. Cześć, dzięki. Marcin, dzięki. No dobrze, Piotrek, jesteśmy. Mamy no, trochę, że tak powiem, pytań, które się dziś pojawiają, z czego wynikają turbulencje i w której części samolotu są najbardziej odczuwalne? To powiem tak, bo to może zacznę od tyłu, bo to jest łatwiej. Najgorzej jest w ogonie, później jest źle w nosie, a najmniejsze turbulencje odczuwalne są nad skrzydłem. Z czego wynikają? Może być różnica wiatru, różnica temperatury, nagła poryw, może tego być bardzo, bardzo dużo. W związku z tym często gęsto sami nie wiemy, dlaczego występują, bo są. Czasem są zapowiedziane, czasem są niezapowiedziane, po prostu do tego trzeba się przyzwyczaić. Wiemy na przykład, że pogoda jak dzisiaj, jak była w ciągu dnia, było piękne niebo i wiał wiatr, wiemy, że przeważnie wtedy rzuca. Jeżeli by się pojawiły jakieś takie fajne małe chmurki, kumulusiki, to byłoby jeszcze większe rzucanie na podejściu. Dlaczego? Ponieważ wtedy chmury takie dają cień, no i jest to oczywiście różnica w temperaturze i są pory wiatru i temperatura i wtedy jest najgorzej. A przeważnie wtedy jak się wejdzie nad chmury, całkowite masełko. Także czym spowodowana turbulencja, to różnie bywa, a jeżeli chodzi gdzie najmniej rzuca, nad skrzydłem, najbardziej w ogonie. Piotrek, czy nie marzysz za tym, co mamy na ekranie, czyli za wnętrzem?
7 czy 7. Ja muszę zobaczyć, co to jest. Wiesz co, tak niby... Dobra, to ja troszeczkę powiększę jeszcze. Niby coś mi to mówi. Wydaje się, że to ma dużo miejsca w środku. Okej, okay. Szyby większe niż... No dobrze, powiedzmy, że poznaję moje biuro. Poznajesz biuro, dobrze. No to co? No to może byśmy opowiedzieli naszym słuchaczom, co ty w tym biurze musisz zrobić, co do czego służy, jak wygląda tak naprawdę praca w tym biurze. To jest chyba najbardziej zbliżony samolot do tego, którym latasz, 737-800NG. Oglądając to biuro, no wygląda na to, że powiedzmy, no z tyłu są miejsca, które ja najbardziej chyba lubię, czyli jump seat jeden i jump seat drugi. Potwierdzasz? Tak, jump seat to jest fotel dla obserwatora. Akurat w tym samolocie są dwa. To, co widzimy po lewej stronie, właśnie poniżej, tak jakby o skrytka, to się otwiera na bok, także taka klapa schodzi, blokując przejście. Później się otwiera, powiedzmy, oparcie i jeszcze jedno drugie. Tam są tak samo pięciopunktowe pasy i na górze widać coś czerwonego, czarno, to jest maska tlenowa. Przejdziemy teraz na drugą stronę. O, to jest właśnie maska po lewej stronie, maska tlenowa z tym czerwonym guziczkiem, dokładnie tutaj, gdzie pokazujesz. Po drugiej stronie mamy drugi jump seat. Nie zawsze on jest zainstalowany. Po czym poznać, że jest zainstalowany i jest na legalu? Ponieważ też jest maska tlenowa nad wieszakami i oczywiście są pasy. To jest właśnie maska tlenowa dodatkowa. Poza tym mamy pasy i mamy siedzisko. I wtedy oczywiście dla potwierdzenia w papierach musi też być, że ten samolot wyposażony jest w 4 miejsca w kokpicie. Oczywiście proszę zobaczyć, trochę mało miejsca na nogi za fotelem kapitana i musiałbym nieźle być do przodu przesunięty, aby ta osoba jakkolwiek miło i wygodnie na tym fotelu siedziała. Ona siedzi dosyć wysoko, także ma dobry, bardzo widok, co się dzieje w kokpicie, ale nie bardzo widać, co się dzieje z przodu. Zresztą tak naprawdę osoba, która siedzi z tyłu na jumpsicie, też z przodu ten widok ma niezbyt dobry. To jest moja strona trochę. No strona właśnie, bo Piotrek, to jest tak, że zwyczajowo to jest to, czego nie widzicie po lewej stronie, albo co widzicie po lewej stronie, to nie widzicie po prawej. W 737 właśnie tylko po lewej stronie mamy jeden element, którym co robisz? To jest tak zwany tiller, to co widzimy, to jest ta częściowo kółko, można powiedzieć, wygląda jak kierownica. I tym sterujemy przednim kółkiem, żeby skręcać w lewo i w prawo. Przednie kółko ma oczywiście, sprzężone jest przednim kółkiem, ale to tylko po parę stopni w każdą stronę. To jest dobre, żeby więcej utrzymać kierunek podczas kołowania czy po lądowaniu, ale już żeby zrobić większy zakręt, muszę to przesunąć oczywiście i tak dalej. Jakbyś pokazał drugą stronę pierwszego oficera, to kolega tego nie ma, jest tylko miejsce na to, ale ten samolot nie ma zainstalowanego. Tak naprawdę jeszcze nie spotkałem 737, aby to miał zainstalowane. To samo było na 75, na 76 i bodajże to na 757 to widziałem, a z drugiej strony Airbusy, z tego co wiem, to mają wszystkie możliwość kołowania po obu stronach i nawet pierwsi oficerowie kołują. Ale jak powiedziałem, to tak różnie jest. Także to jest to. To jest strona pierwszego oficera. Ogólnie to, co wszystko widzimy, wydaje się, że tych przyrządów jest dosyć dużo i jest ich dużo, ale one są częściowo zdublowane. Gdybyś pokazał jeszcze na górę, może na overhead panel, to tam zobaczymy, że góra to jest dopiero coś, co stresuje wiele osób. O, i tak naprawdę mnie też stresuje. Pamiętajmy, że 737 i projekt tego wszystkiego to jest lat 50. ubiegłego wieku. To jest naprawdę, naprawdę, to było dawno temu. Pełno światełek, różne przełączniki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W nowoczesnych samolotach numer jeden prawie nie ma światełek. Numer dwa, przełączniki są ograniczone do minima, ponieważ wszystko się robi automatycznie. No ten samolot z automatycznych rzeczy to może ma automatycznie. Wszystko robione prawie że ręcznie i tak jest lepiej niż na starszych wersjach, tak zwanych klasikach 737, ale to tylko powiem tyle na ten temat. Ten akurat samolot ma head-up display, czyli HUD w skrócie,
czyli tą małą właśnie okienko takie, przez na niej mamy wyświetlane prędkość, wysokość i parę innych rzeczy. I tak naprawdę możemy, patrząc się przez to okienko, spokojnie wylądować, nie odrywając wzroku spoza okna. A normalnie to się patrzymy przed siebie, na dół, przed siebie, na dół, przed siebie, na dół, a to pomaga. Zresztą większość nowoczesnych samolotów a la Dreamliner czy Airbus 350 te hudy mają w standardzie. Ciekawostką jest nawet, że jedna z większych brytyjskich firm, czyli British Airways, powiedziała, że oni nie chcą takiego huda u siebie, bo to jest za bardzo wojskowe. Boeing im odpowiedział, że niestety to jest standard i muszą go mieć. Jak się już nauczy człowiek na tego huda latać, to jest naprawdę super, aż trudno się od niego tak naprawdę odzwyczaić. Tutaj mamy wszystko tak naprawdę powyłączane, niewiele widać, jak nasze te przyrządy wyglądają, wyświetlacze. Jeden to jest do nawigacji, drugi do rzeczy takich normalnych, czyli prędkość, wysokość i sztuczny horyzont. Komputer, przyrządy silnika, przyrządy standby'owe. Tak naprawdę my używamy tych rzeczy cały czas, tylko oczywiście wybiórczo. I dlatego... Dlatego macie czas. Dlatego macie czas na to. Na to mamy czas, tak. Jeden i dwa. Te dwie rzeczy po środku to są nasze manetki gazu. Ogólnie manetki do przodu więcej mocy, manetki zdjęte, czyli do tyłu mniej mocy i na górze będziemy mieli ilość mocy w procentach. Te dwa kółka po obu stronach to są tak zwane trymery i ktokolwiek wchodzi do kokpitu, tak naprawdę to jest pierwsza rzecz, która się rzuca w oczy, bo one się bardzo szybko kręcą. Jeżeli się szybko kręcą, to znaczy, że wydają taki dźwięk bardzo specyficzny, który zresztą słychać prawie na każdym filmie lotniczym z kokpitu. To znaczy, że samolot się automatycznie trymuje. Takie, tak, no dokładnie. To duże czerwone światło na dole pod manetkami gazu, jedno, to jest tak naprawdę hamulec, że jest zaciągnięty hamulec albo parking brake, hamulec postojowy. Kolumna, pedały tak dalej. Właśnie, bo Piotrek widzisz, no macie pedały, czyli macie pedały, jeden na pewno do przyspieszania, drugi do hamowania chyba jak w samochodzie, czy jednak inaczej, jest, bo wiem, że dwie pedały, funkcje tak, przynajmniej. Do steru kierunku, dokładnie, prawo-lewo, czyli z kierunku prawo-lewo, aczkolwiek na górze tego, tutaj nie widać, możemy stanąć na nie i tak naprawdę wtedy działa jak pedał i wtedy to są hamulce. Prawy pedał, prawy hamulec, lewy pedał, lewy hamulec z samolotu, ale tego tak pojedynczo się używa. Piotrek, ja bym jeszcze zapytał o jedną rzecz, którą masz na wolancie po prawej stronie, bo tam są takie fajne cyferki i w sumie wiele osób zadaje sobie pytanie, co wy tam ustawiacie? Halo, Piotrek. Odpowiedź, co chcesz. To jest taki no, słyszę. Ogólnie, co chcesz. To jest tak zwany przypominacz, bo to trudno powiedzieć na cokolwiek innego. Są tylko trzy cyferki, które możemy ustawić. Niektórzy używają, jako ustawiają numer lotu, a niektórzy na przykład prędkość do lądowania. Żeby być ciekawie, w macie tego już w ogóle nie ma. Niektóre, mi to brakuje, mi to nie brakuje. Powiem dlaczego, bo ja tam najwyżej używam numer lotu, a w maksie numer lotu się automatycznie wyświetla do pewnego momentu z boku. W związku z tym mi akurat tego zupełnie nie brakuje. To jest podświetlane od dołu i to jest to, gdzie żarameczki najczęściej są wypalane. Jeżeli ktoś się nauczył tego używać, to mówi, kurde, znowu nie widzę, co tam się wyświetla. Okay. Zresztą tych żaróweczek jest bardzo dużo w tym samolocie. To zmieniają nasi wspaniali mechanicy, aczkolwiek czasem się zdarzy, że my też musimy jakąś tam żaróweczkę zmienić, ale za to się przeważnie nie bierzemy. Oczywiście panel, to są radia, transpondery, inne systemy nawigacyjne, dodatkowo trymery i otwieranie drzwi do kokpitu, ściśle tajne przez poufne. Jest też drukarka. Mam film, gdzie mogę pokazać, jak ta drukarka drukuje pieniądze. Nie wiem, czy go chcę znaleźć, bo jest coś takiego, ale to zostawię później. Jeżeli byście chcieli Piotrek, zobaczyć te filmy, to zapraszam na YouTube. Ja nie widzę jednego przycisku, słuchaj.
Ja tutaj nie widzę w całym Panic kokpicie. Button, ja też go nie widzę. Panic Button też nie widzę, ale nie widzę przycisku Chemitrials, czyli do rozpylania tych pyłów, słuchaj. Możesz powiedzieć, gdzie go macie, albo czy go w ogóle tak, macie? Tak. Też go szukałem i też go nigdy nie znalazłem. Prawdę mówiąc, do każdego kokpitu, które wchodzę, szukam ich wszędzie i też nigdzie nie mogę ich znaleźć. Aczkolwiek gdzieś tam kolega miał zdjęcie, oczywiście, jak to jest. No cóż, trochę to, jakby to ładnie powiedzieć, pomiędzy fake news a jedną wielką ściemą, trochę tak, że Ziemia jest płaska. Można to w te same kategorie wrzucić, czy nie wiem, jak to ładnie powiedzieć, że nasze wybory. No, ja bym to. Będą w jakikolwiek sposób tajne, prawda? Bo to mniej więcej ta sama, chyba to samo można powiedzieć o tym wszystkim. Tak, jedna wielka ściema. Chemtrails nie istnieją poza paroma osobami, które właśnie myślą, że jest ukryty, czy coś takiego. Naprawdę, nie wiem, co powiedzieć. Czasem znaczy, tak, wiesz, kondensacyjne. Naprawdę. Ja mogę powiedzieć tyle, że no kurczę, no okej, no widzimy czasami te smugi właśnie kondensacyjne, widzimy, że coś się tam ciągnie za tym samolotem, ale jestem też przekonany, że jeżeli ktokolwiek czymkolwiek sypie, to na pewno tego nie widzimy. No nie widzimy raczej i wątpię, żebyśmy to zobaczyli. Jeżeli ktoś myśli, że my to rozpylamy, to zapraszam do YouTube'a, bo tam naprawdę jest wiele filmów. O co chodzi z tymi smugami kondensacyjnymi? Wszystko chodzi o temperaturę. Jeżeli jest bardzo, bardzo, bardzo zimno, no samolot będzie jednak smog kondensacyjny zostawiał. To może być mały samolot jednosilnikowy latający wysoko. To mogą być samoloty turbośmigłowe, oczywiście odrzutowe. Samoloty podczas II wojny światowej też umiały zostawiać te smogi kondensacyjne, co widać na filmach i na zdjęciach. Jeżeli jest bardzo, bardzo zimno, samoloty mają tą smog kondensacyjną od startu do lądowania, jakby ktoś zobaczył z Rosji czy z Kanady filmy. Także jak powiedziałem, no jedna wielka ściema, ale się śmiesznie o tym czyta, co ludzie mają do napisania. No, ja myślę, że teraz patrząc na niebo, że nie ma smug, prawda, zbyt wielu, no to chyba przestaliście zapylać, Piotrek, no i tyle. No. Nie zapylamy. Oczywiście teraz mam od też... Teraz od zapylania to są pszczoły chyba i osy, bo nawet nie ma się jak spotkać z kimś, nie? No tak. Piotrek, znasz kapitana Dariusza z kanału Turbulencja? Nie osobiście. Aczkolwiek według mnie ciekawe, że rzeczy mówi i pisze. Powiem, dlaczego większość z nas tego nie może zrobić. Może troszeczkę co kapitan Dariusz. My mamy troszeczkę ręce związane, pracując tak naprawdę u nas w kraju. Gdybym pracował za granicą, mógłbym pewnie wiele rzeczy zdradzić, nie mogę powiedzieć normalnie tych rzeczy pracując w Polsce. O, tak bym powiedział. I dlatego to, co widzimy, są rzeczy, które po prostu nie mogę powiedzieć. Bo procedury, jeśli się tajne przez poufne, a na szczęście kapitan Dariusz może. Także super. No, ja uważam, że w ogóle bardzo fajnie, jeżeli się pojawiają ludzie, którzy właśnie mogą zdradzić troszeczkę swojej kuchni, tej pracy, którą macie na co dzień, tego, co dla większości z nas jest niedostępne, no bo jeżeli weźmiemy większość miłośników lotnictwa, to czerpią wiedzę swoją z internetu, z YouTube'a czy z forów lotniczych. I tak jak mówiłem, na tym boleje najbardziej, że publika nie ma dostępu, żeby zobaczyć, jak to wszystko jest. Ten nasz lot, to tak naprawdę to jest sama końcówka. To jest tylko sama końcówka, bo są setki ludzi, które pracują na ziemi. Mechanicy, czekinowcy, oczywiście koledzy, którzy nas wypychają, czy tankują samoloty, mechanicy. Tak naprawdę wszyscy oni pracują, aby państwa lot był bezpieczny, szybki, o czasie. I wszyscy mówią, wow, ale macie fajnie. Ale tak naprawdę bez tych wszystkich osób nasz lot by się nie odbył. Także szacun dla wszystkich ludzi, którzy pracują na lotnisku, którzy są niewidoczni, czasem pracują poza lotniskiem w różnych biurach. Od pani z HR-u, która podpisuje nasze umowy o pracę lub nie, poprzez planowanie i tak dalej,
to są naprawdę setki ludzi, którzy pracują tylko, żeby jeden się odbył. Dodatkowo załogi kabinowe, no bo jak tam jest cargo, to jeszcze pół biedy, ale chodzi tak naprawdę, żeby jednak państwa wozić. W związku z tym państwo widzą załogi, te załogi muszą być przeszkolone, musi się to jedzenie na sprzedaż znaleźć na pokładzie, ktoś to musi na tym wszystkim panować. To są naprawdę setki i setki ludzi. No właśnie, Piotrek, a ile... Pytanie od Łukasza. A zanim odpowiesz na pytanie Łukasza, to ile załóg przypada na przykład jeden samolot, taki 7 czy 7, a ile na przykład na duży? Różnie. Różnie. Tak naprawdę to zależy od lotów. Jeżeli jest, loty są long haulowe, tak naprawdę załoga wypada na 3 dni podczas jednego lotu. Czasem jest tak, że załoga gdzieś leci i zostaje gdzieś tydzień. No to jeżeli mamy załogi rozrzucone po całym świecie na tydzień lub dwa tygodnie, to tych załóg potrzebujemy dużo więcej. Wiem, że kiedyś zataliśmy szykłapkę, bo to się tak nazywa, cztery i nie pamiętam, żebyśmy mieli za dużo wolnych. Ale na long haul już naprawdę 10 trzeba mieć załóg na każdy samolot, czyli 10 kapitanów, 10 pierwszych oficerów. Czasem jest tak, że trzeba więcej używać kapitanów, ponieważ na przykład loty są ze zwiększoną załogą i tak samo personel pokładowy. Także wszystko to zależy. Także na przykład na jeden samolot potrzebujemy 12 kapitanów i na przykład 10 pierwszych oficerów. I tak samo dziewczyn, to jeżeli jest minimalny skład 4, no to 4 razy 6, 24, całkiem sporo ludzi tak naprawdę potrzeba. No szczególnie na dużym samolocie, gdzie powiedzmy załoga kabinowa to nie są 4 osoby, a dużo, dużo więcej, tak? Więcej, dokładnie tak. Tak. Mhm. Dobrze, Piotrek, to co? Co możesz powiedzieć Łukaszowi, jeżeli chodzi o twoje doświadczenie z Maxem? Zacznijmy od tego. Rzeczywiście było szkolenie online. Mieliśmy nawet mały test tego. Każdy chciał wiedzieć jak najwięcej i był taki pomysł, żeby pierwszy lot na Maxie zrobić z instruktorem. Pomysł bardzo dobry. Oczywiście, jak się okazało, samoloty zostały rozrzucone po wszystkich bazach. My dostaliśmy do warszawskiej bazy i nagle się okazało, że nikt wcześniej na tym samolocie nie leciał. No cóż, byliśmy przeszkoleni, poszliśmy do kokpitu. Dzień przed lotem każdy sobie jeszcze raz to wszystko przypomniał. Tak naprawdę chodzi o dyspatcherzy, bardzo ważni ludzie. Tak naprawdę największa różnica to była z uruchomieniem silników. To było to. Tak samo jak pamiętam, zaczęły latać pierwsze 320 Neo. To też, to akurat byłem w Indiach, kiedy to podziwiałem wręcz, to też to jest to, na co wszyscy zwracali na więcej uwagi. Jeżeli chodzi o sam kokpit, ja miałem bardzo łatwo, ponieważ te wyświetlacze są takie same jak w Dreamlinerze, ponieważ byłem przeszkolony na Dreamlinera, wróciłem i mówię, o, czuję się jak w domu. Żeby było ciekawiej, to na przykład wyświetlanie obrotów jest mniejsze na Maxie niż na NG-ku. Na NG-ku te przyrządy są troszeczkę większe, a tutaj są troszeczkę mniejsze. No ja się robię coraz starszy, tak naprawdę często by mi się okulary przypomniały i fajnie byłoby dojrzeć. I zawsze to był plus Boeinga nad Airbusem, że nasze wyświetlacze były duże. I koledzy mówili, o, no to w tym Boeingu się czuję wygodnie jak starszy pan, bo z daleka czy z bliska widzę, co o ten wyświetlacz mówi. A czasem w Airbusie to trzeba mówić, co ten na tym ikam jest napisane. Ja się czułem z tym bardzo dobrze. Samolot latał bardzo w porządku. Jeżeli chodzi o tego MKS-a nieszczęsnego, od razu powiem tak. Nie bardzo wiedzieliśmy, że on coś że jest. Ale też pamiętam, że parę rzeczy było na Dreamku, gdzie chcieliśmy dostać więcej informacji i te informacje nigdzie nie były publikowane. Jeśli pytaliśmy instruktorów, to oni też nie mieli zielonego pojęcia o tym wszystkim. Także są rzeczy w tych samolotach pochowane. To nie jest tak, kiedyś jak się leciało do Związku Radzieckiego na szkolenie na Tupolewa czy Iła, to zajmowało miesiące ławki, gdzie każdy poznawał każdą śrubkę, wszystko. Jak się szkoliłem na Tera, to oczywiście to też szkolenie było bardzo dokładne, bo ja pamiętałem na przykład jak jest każdy przyrząd, czym jest napędzany. Na przykład, że dwa różne prądy, każdy przyrząd trzymają przy życiu i tak dalej, i tak dalej. No teraz mówią, ty masz umieć latać, a resztę to niech mechanicy mają wiedzę.
Także trochę się pozmieniało, czasem nie mamy tych wszystkich informacji. No cóż, wiem dlaczego ten MCAS był. Widać, że nie bardzo się sprawdził, ale tak naprawdę może nie sam MCAS się sprawdził, tylko trochę chyba zabrakło, jak to zawsze, no może pomysłu, jakie to może wprowadzić problemy. Daleko się patrzeć, koronawirus. No kurczę blade, kto by pomyślał w połowie grudnia, kiedy o tym dowiedział, że to będzie takim problemem tak naprawdę dla całego świata. Jeszcze miesiąc temu, czy dwa miesiące temu, większość ludzi się z tego nabijała. Teraz trochę mniej. Także tak samo trochę jest z tym, że mądry Polak po szkodzie i jak powiedziałem wcześniej, tak naprawdę wszystkie te procedury lotnicze są zroszone krwią. No niestety tak jest i przez tyle lat widzimy, jak to latanie się robi coraz bardziej bezpieczne, choć nigdy nie będzie bezpieczne jak teraz. Nic nie lata, to bezpieczeństwo po prostu szybuje, prawda, jak rakieta. Ale jak powiedziałem, to czy rakieta może szybować? W każdym razie mi się wydaje, że wiele rzeczy się zmienia i ten Max teraz, jak jest wzięty pod lupę, to będzie jednym z najbardziej chyba bezpiecznych samolotów na świecie. Piotrek, a ty wiesz, że nie możesz być pilotem żadnego rosyjskiego samolotu, ani Iła, ani Tupolewa, bo tak jak mówisz, szkolenia, integracja, a ty, że tak powiem, jesteś osobą, która alkoholu nie pije, więc tutaj ciężko będzie. Nie jestem jedyny, który nie pije alkoholu, załóg, jak sobie daje. Znam nawet paru rosyjskich pilotów, którzy też są niepijący. No dobrze, no ale pytanie gdzieś tam celowo, prawda? Celowo takie zadałem, czy takie stwierdzenie położyłem, ponieważ no, oglądałeś film Lot z Denzelem Washingtonem. On według mnie postawił. Nie widziałeś? Nie widziałeś? No to tylko ci mogę powiedzieć tyle, że ćpał i pił, rozwalił samolot, ale prawie wszyscy przeżyli. Tak więc. Właśnie, czy to nie jest tak, że troszeczkę popsuł opinię na temat... Może zacznę od tyłu, od latania. Mówimy statystycznie, jeżeli któryś z pilotów ma ciężki przypadek, a takich naprawdę przypadków to jest bardzo mało teraz w lotnictwie cywilnym, dużym, to tylko 1 z 10 wróci do latania. Mhm. Z różnych względów. Tylko 1 z 10 wróci do latania. To jest numer 1. Numer 2. Latanie przez wiele lat się bardzo zmieniło. Teraz jesteśmy pod lupą każdego. Od momentu, kiedy ktoś widzi nas w mundurze, to nam się przypatruje, czy piliśmy, czy coś od nas czuć i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym jesteśmy cały czas na tapecie. Nie pamiętam, żeby pijany na przykład pilot był w stanie wystartować, bo raczej go wyłapywali w drodze do samolotu. W związku z tym te czasy się zmieniły. Dodatkowo są robione testy i na alkohol. Po prostu mamy tak wpisane, że przychodzimy na lot i każą nam dmuchać w balonik. W Indiach przed każdym lotem się dmucha. Idzie się do lekarza i się dmucha. W związku z tym to jest naprawdę taka ciekawostka. Są też robione oczywiście testy na narkotyki. Mogą być to po dłuższym czasie. W związku z tym czasy się zmieniły, naprawdę. Jesteśmy poddawani cały czas nie tylko presji otoczenia, ale różnym rodzajem testom. Także raczej no, bezpiecznie jest latać. Piloci wiedzą, co robią i nikt nie chce stracić tak naprawdę ani pracy, ani nic. Polecam książkę i film, o którym chyba wcześniej mówimy, Pilot, właśnie na temat problemu alkoholizmu i to był chyba z lat 60. czy 70. To już było dawno temu. Jest dużo lepiej pod tym względem. Ja się czuję bezpieczny. I to jest chyba najważniejsze, żebyś ty się czuł bezpiecznie, a przy okazji, jeżeli ty jesteś bezpieczny, to cała, że tak powiem, ferajna, którą wozisz za sobą, tak. Zwyczajowo 189 w tej chwili, tak? 189, tak. Może być dokładnie więcej, tak. Jeżeli ma infanty. Tak, Witek pyta, na jakich, wolisz latać często na krótkich trasach, czy rzadziej na,
ale na długich lotach jakiś rekord startów, lądowań jednego dnia, jak to wygląda? Pamiętam, że czasem robiliśmy w lotnictwie transportowym, czyli z pasażerami na pokładzie, 6 startów i lądowań w ciągu dnia. Było to męczące. Pamiętam, latając w locie na początku, w roku 96-97, robiło się na przykład Warszawa-Poznań, Poznań-Szczecin, Szczecin-Poznań, Poznań-Warszawa, a później się jeszcze robiło Warszawa-Wrocław-Warszawa. Bez jakiejkolwiek nawigacji, latając tylko na endeby, czyli w taki sposób, gdzie trzeba było się troszeczkę na tym znać, bez radaru, bo jeszcze wtedy w Szczecinie na przykład nie było radaru i tak dalej, i tak dalej. Były to ciekawe momenty i byliśmy tym zmęczeni. Jest inaczej na długim rejsie, jest troszeczkę inaczej na krótkim rejsie. Fajnie, kiedy ma się wszystko. Dzisiaj rozmawiałem z kolegą i powiedział, że ostatnio poleciał Dreamem do Tallina. I był tak zadowolony, ponieważ to był jeden z najlepszych lotów, jaki miał. Godzinka, pyk, godzinka, pyk i był cały szczęśliwy. Także naprawdę to wszystko zależy. Na 737 też robiłem krótkie loty. Na 737 czasem mamy loty, które trwają 7 minut pomiędzy wyspami gdzieś na Kanarach. Czy je lubimy? Uwielbiamy to. Ja uwielbiam na przykład, że maksymalny pułap ledwo 1000 metrów, tak naprawdę po starcie już widać drugi pas. Loty z Krakowa do Katowic są takie krótkie. Latamy też pomiędzy, jak sam wiesz, Wrocław, Poznań czasem robiliśmy. Tak, tak, tak. Na 737. Są fajne rzeczy. Ja leciałem na przykład z Babic na Okęcie, czy z Okęcia na Babice. Aczkolwiek musieliśmy lecieć dookoła i trochę to zajęło Kingerem, ale takie loty uwielbiam, uwielbiam, uwielbiam. Powiem tak, mój najkrótszy lot pomiędzy lotniskami to nawet nie był lot. Byłem w stanie przekołować, bo była brama i przekołowałem między dwoma lotniskami. Były dwa różne lotniska obok siebie, a ja przekołowałem z lotniska na lotnisko. Ale można byłoby wystartować, zrobić zakręt o 180 stopni i wylądować na równoległym pasie. No niesamowita, niesamowita sprawa. Także różne rzeczy biorę. Jak mówiłem na temat ludzi lotnictwa, mam super, jestem super zadowolony, kiedy komuś się udaje. Dzisiaj się dowiedziałem, że mój były uczeń i kolega przez ostatnie pewnie 30 lat został kapitanem na Dreamie. Pomimo, też mogę spokojnie stwierdzić, że miał rzucone kłody pod nogi. Jemu to się udało i po prostu, jak się o tym dowiedziałem, byłem tak szczęśliwy, że jestem kapitanem na dużym samolocie, że wow. Także akurat Rafałowi chcę pogratulować, to tylko taka trochę boczny wyjazd, ale są takie właśnie dni, gdzie człowiek mówi, kurczę, ale super, ale super, ale super. I żeby było ciekawiej, to Lańczek, bo to tak się ostatni egzamin, miał na cargo, no bo oczywiście już pasażerów się nie wozi, że mu się udało, także super, super, super. I tak jak powiedziałem, ci ludzie lotnictwa, czy to są mechanicy, czy są kontrolerzy, my spotykamy się i zawsze gadamy o tym samym. Dziewczyny, o lotnictwie. Nie żartuję. Lotnictwie. O lotnictwie, o lotnictwie. O lotnictwie, o lotnictwie, no bo jakby nie było, to też mamy bardzo dużo dziewczyn w lotnictwie, prawda? Kontrolerów, kontrolerek, tak? W kokpicie dużo dziewczyn lata, oczywiście z tyłu w kabinie też, także tak, naprawdę super. Piotrek, mamy pytanie, w jakiej odległości od lotniska samolot przechwytuje ścieżkę ILS? Różnie, wszystko zależy od procedury, czy są góry, czy nie. I tak naprawdę jeszcze zależy, ilu stopniowe jest podejście. Przeważnie ILS jest 3 stopnie, ma podejście 3 stopniowe, czasem może być ostrzejsze, bodajże w London Serii jest chyba 6,5 stopnia. Także to nie ma czegoś takiego jak standard. Wszystko trzeba zobaczyć na karcie podejścia. Mamy takie pytanie, Piotrek, które było już w sumie zadawane w zeszłej sesji, czyli czy masz jakieś tipsy, żeby nie dla dawać przyszłych za, pilotów? Może powiem tak, nie dawać za wygraną. Wiem, też było pytanie na temat uprawnień na małe samoloty. Tak, utrzymuję cały czas sepla. Jak ktoś miał samolot i chciał sobie polatać ze mną, to dajcie znać. Spotkamy się i polecimy w maskach we wszystkim. Także dawno na małych nie latałem, choć cały czas mam uprawnienia i chcę. To jest to. Dodatkowo też latałem z kolegami jako instruktor, którzy nie latali na małych samolotach przez 10-15 lat i próbowali wylądować Cessną.
I nie, to nie jest takie proste, jakby się wydawało, bo pamiętam, że manewr lądowania zaczynali na 50 stopach, czyli 50 metra, na 15 metrach i mówię, wow, jesteśmy trochę wysoko, żeby zacząć wyrównywać. I też wiem, że jak po paru latach wróciłem do mojego latania, to cieszę się, że instruktor był ze mną. Tak, tak, tak po prostu, żeby powiedział, trzymaj ten nos w dole, nos do dołu, nos do dołu. Oczywiście po angielsku to było keep a nose down, keep a nose down, keep a nose down. No i teraz, także uwielbiam małe latanie, uwielbiam każde latanie, utrzymuję te wszystkie uprawnienia. Niestety pokończyły mi się wszystkie uprawnienia instruktorskie, nad czym bardzo boleję, ale ogólnie sepla mam cały czas amerykańskiego, tak. Pozytywne, negatywne, Gdańsk. Każde lotnisko mam pozytywne wspomnienie, jeżeli mi się uda wylądować na nim, prawda? Negatywne, nie mam jakoś na lotnisku, z lotniskami negatywnych rzeczy. Czasem mogą być jakieś takie trochę dziwne momenty, ale na chwilę obecną to nie jestem w stanie nic takiego, nie przychodzi mi tak do głowy od razu. A ja ci mogę powiedzieć, że w Poznaniu kiedyś miałeś zgrzyt. Nie chcieli cię przepuścić na drugą stronę. Służby naziemne. Tak. To jest zupełnie co innego, ponieważ nie ma lotniska, gdzie to chyba byłoby dobrze. Czy to jest Poznań? Rzeczywiście, to było duże problemy i tak dalej. Także tak. To jest zupełnie coś innego. Z lotniczych rzeczy nie i pozdrawiam też wszystkich Gdańszczan, bo tam mam też sporo znajomych z różnych firm, także i z ziemi, i z powietrza, także pozdrowienia. Piotrek, Sławek pyta nas. Tak, czy zdarzyło ci się lądować po drodze? Czy zdarzyło ci się kiedykolwiek lądować po drodze, by wyładować pijanego, niegrzecznego pasażera? Pytam o Azory w sumie. Parę razy, tak. Zdarzyło się to mi i na Azorach, i zdarzyło mi się to lecąc na Teneryfę, kiedy siadaliśmy na Maderze, bo akurat leciliśmy blisko Madery. Na Azorach to było tak, że i tak mieliśmy międzylądowanie, bo mieliśmy do obskoczenia dwie wyspy. Było opóźnienie, bo był strajk. Wiele rzeczy jak zawsze. EPBC za godzinę. Dobra, dam radę. Słuchawki mam w pogotowiu. Adam, zdziw się jeszcze. Złóż tylko plan lotu, bo będziemy po zachodzie słońca i trzeba złożyć na nocny plan lotu. W każdym razie powiem tak. Osoba, którą zostawiliśmy ją razem ze swoim partnerem, ponieważ powiedzieliśmy, żeby nie paliła i że mamy ku temu różne procedury i ponieważ ta pani powiedziała, że ma te nasze procedury, nie powiem gdzie, bo nie mogę tego osoba powiedzieć, ale tam, gdzie słońce nie dochodzi, w związku z tym doszliśmy do wniosku, że w takim razie niech ona się teraz zastanowi nad tym i została wypakowana razem ze swoim partnerem i ze swoimi rzeczami. To jest numer jeden. Z tym innym panem był chyba pod wpływem i to nie był tylko alkohol, robił się agresywny w stosunku do załogi i do pasażerów. Jak do załogi jesteśmy to w stanie jakoś przeżyć, ponieważ to jest nasza praca, ale nie można być agresywnym w stosunku do innych pasażerów i w ogóle do załogi i tak naprawdę to jest niebezpieczne. W związku z tym notabene z Filipem z Poznania i od razu, żeby było ciekawie, była też ekipa też poznańska na pokładzie wtedy, doszliśmy do wniosku, że wylądujemy na Maderze. Mieliśmy Akarsa, czyli byliśmy w stanie tak jakby SMS-em przesłać wiadomość do firmy, że mamy problem i co z tym fantem zamierzamy zrobić. Wszyscy już wiedzieli, że wylądujemy. Była policja, była tego pana zdjęła oczywiście. Musieliśmy samo tylko troszeczkę dotankować. Jeszcze wszedł na pokład lekarz, bo się okazało, że pasażer się źle czuje, jeden dodatkowo. Dali właściwie mu jedną tabletkę, powiedzieli, że będzie dobrze. Od momentu lądowania, kiedy trzeba było tego gościa wyciągnąć z samolotu, jego bagaże, zatankować samolot, wnieść się w powietrze, mieć nowy plan lotu i wszystko, zajęło nam do bodajże 25 minut, czyli bardzo, bardzo szybko na taką operację. I okazało się, że po starcie pasażer jednak czuje się dużo, dużo gorzej i na pełnej mocy leciliśmy na Teneryfę i nawet nie dostaliśmy pierwszeństwa na Teneryfie. Pasażer oczywiście przeżył, ale był w kiepskim stanie na koniec. I no tak, następna rzecz, którą mogę tak trochę powiedzieć pasażerom. Alkohol jest zły. Jeżeli chodzi o picie w samolocie, to powiem tak, że
alkohol 3 razy szybciej wchodzi w powietrze, wchodzi w krew na wysokości niż na ziemi, bo oczywiście jest mniejsze ciśnienie. I to no naprawdę trzeba to trochę o tym pamiętać, żeby po prostu ze siebie nie zrobić trochę raz, że pośmiewiska, dwa, żeby nie było problemów i przy wyjściu i później, żeby komuś jakieś głupie pomysły nie wchodziły w głowę, nie wchodziły do głowy, na przykład palenie na pokładzie czy coś takiego. Także jak powiedziałem, jest dużo takich rzeczy i nie tylko my mamy z tym problem, ale oczywiście cabin crew tak naprawdę, bo to oni są na tej główną, czyli nasze stewardesy i stewardzi, oni są na pierwszej linii, można powiedzieć, oporu, bo mamy też ludzi, którzy są po prostu chorzy, no zdarzają się różne wypadki, prawda? Nie, wiem, że wielu z Państwa na przykład nurkuje. Nie było nic gorszego, niż się dowiedzieć, że gość się źle czuje i tylko zataił nam wiadomość, że tak naprawdę skończył nurkowanie na 4 godziny przed lotem i jeszcze pił alkohol. No to ja mogę powiedzieć, wiesz, jako master scuba diver, czyli osoba, która no, troszeczkę już ponurkowała w życiu i coś na ten temat wie, i osoba, która ma certyfikaty również ratownika gdzieś tam podwodnego, to pierwsza rzecz, którą czyta się w pierwszym podręczniku od nurkowania, czyli od Open Water Diver, to jest właśnie kwestia dotycząca zdrowia, kwestia dotycząca flory, fauny. To był instruktor nurkowania. No i dlatego, no znałem takiego jednego, którego wkręciła śruba pod wodą i już, że tak powiem, stał się pokarmem dla rybek. I to są czasami ci, którzy właśnie myślą, że wszystko można. No nie można po prostu, więc ktokolwiek z Państwa... I powiedziano nam, że ktoś się źle czuje. Gdyby tak było, to byśmy wylądowali w kajrze, bo wiedzieliśmy, że tam jest komora po prostu, którą można byłoby mu pomóc jakoś. Kiedy się dowiedzieliśmy pod sam koniec lotu, gdzie to jest, tak naprawdę już byliśmy na tyle blisko Warszawy, że wiedzieliśmy, że najlepiej będzie właśnie polecieć do Warszawy, gdzie też będzie mógł otrzymać pomoc, to zaczęliśmy się zniżanie z nad Słowacji, aby to było bardzo delikatne i tak dalej. To nie było fajne. Oczywiście dostaliśmy pierwszą kolejkę do lądowania i tak dalej, ale to nie są fajne rzeczy. Miałem na przykład... Następnym razem Piotrek do Gdańska musisz go zawieźć, wiesz, bo tam jest komora dekompresyjna w Polsce, tak więc jakby co, to wiesz, do Gdańska. Chyba nie wiem, czy na Gdańsk mieliśmy paliwo, prawdopodobnie byśmy mieli. Następnym razem będę wiedział, że tego, ale było łatwiej nam w Kajrze wylądować, prawda? Oczywiście, że tak. Nie? Takie rzeczy się zdarzają, chorzy pasażerowie się zdarzają. Miałem na przykład lot, gdzie chorowało dwóch różnych pasażerów, trzeba było im podawać tlen, załoga naprawdę miała pełne ręce roboty. I to był na przykład dosyć krótki lot, bo Salonik do Wrocławia, pamiętam jak dzisiaj, za sterami ze mną miałem gościa, który był świeżo po lańczeku, to był jego pierwszy lot po wejściu na linię. Kolega Francuz, wielkie oczy, ja powiedziałem sorry, wiesz co, ja wyląduję, bo naprawdę się spieszymy, dostaliśmy oczywiście kontrolę na wszystkie skróty, jakie tylko mogliśmy dostać i tak naprawdę od początku, kiedy się dowiedzieliśmy, że coś jest nie tak, to cały czas sprawdzaliśmy, gdzie możemy wylądować po trasie. I to było odpalanie iPada w tym wypadku. Mówienie, dobra, najbliższe lotnisko, gdzie mamy pomoc lekarską, to jest tutaj, tutaj, tutaj. Tutaj możemy zatankować samolot, żeby to było bardzo szybko. I oczywiście wtedy szefowa mówiła, Piotruś, słuchaj, wiesz co, ta osoba się czuje tak, ta osoba się czuje w ten sposób. Po prostu musieliśmy wszystko wiedzieć, żeby podjąć natychmiastową decyzję, gdyby trzeba było tak zrobić. No, kończąc wątek nurkowania, to ci z Państwa, którzy polecą kiedyś do chociażby Egiptu i zrobią takie nurkowanie, tak zwane intro, czyli zapoznanie się z nurkowaniem, do czego nie trzeba mieć w ogóle certyfikatów, żadnych papierów, idzie się nurkować na parę dosłownie metrów, to naprawdę zachęcam do tego, żeby przynajmniej te 24 godziny po takim nurkowaniu sobie odpuścić jakiekolwiek latanie i tylko i wyłącznie dla właśnie waszego dobra, to jest kwestia azotu, który się pojawia we krwi i on musi się ulotnić. Dobrze. I jak zdawałem na PPL-kę, czyli na Private Pilot w Stanach, to pamiętam jak zdawałem egzamin pisemny, tam właśnie były pytania na ten temat. Wtedy jeszcze nie nurkowałem i się zastanawiałem, po kiego mam się tego uczyć? I okazało się, że ku temu jest całkiem dobry powód, tak samo później na zawodowej licencji znowu były te pytania. I to jest dosyć ważne, właśnie takie kierunki, Egipt czy coś takiego, gdzie jednak sporo ludzi nurkuje. Jakby nie było, bardzo fajny sport, gorąco polecam, żeby się ochłodzić.
Piotrek, czy masz jakieś takie lotnisko, które jest ci bardzo bliskie? Tutaj Jolanta nas pyta. Mam wiele takich lotnisk, polskich i nie tylko polskich. Tam jeszcze było pytanie ostatnim razem na temat latania akrobacyjnego. Miałem szansę latać Pitsem SWB, takim małym dwupłatowym samolotem akrobacyjnym. To było w Stanach dawno temu i to było bardzo w porządku. Ale już dawno na akrobacji nie latałem. Jeden z moich uczniów, super pilot, ma akrobacyjną ekstrę. Marek Koń, możecie go podziwiać w różnych pokazach nocnych tak samo. Fenomenalny człowiek, super pilot, naprawdę. Czasem mi takie rzeczy cały czas pokazuje i mi szczęka opada. Oczywiście większość z nas widzi, co robi Artur Kielak, czy coś takiego. Zresztą w szybownictwie też mamy mistrzów świata. Zgadza się, prawda? I to są piloci eks-lotowcy na przykład. Także no, lubię akrobację, ale do akrobacji to też trzeba się przygotować. To nie jest tak, że polecę i będzie mi dobrze. Nie, no to małymi krokami, naprawdę. To też nie jest proste. To też tak naprawdę to jest sport i to taki bardzo. Czy Łukasz Czepiela, prawda? To jest taki sport wyczynowy, tak bym powiedział. Sebastian, nasz Styro pyta, jakie nacje są najbardziej problematyczne na pokładzie. Stewy nie lubią latać na trasach do Izraela, Angole lubią wypić. Zgodzisz się, Piotrek? Tak. Aczkolwiek, jeżeli chodzi o Izrael, to wszystko kwestia podejścia do ludzi i tak naprawdę latałem, miałem bazę, nasza firma miała bazę w Izraelu i latałem z Tel Awiwu, latałem na różne izraelskie lotniska z lokalami i to nie jest do końca prawda. Może dlatego, że akurat mamy tak bardzo specyficzne czartery do Izraela, dlatego tak jest. Czy Angole są problematyczni? Oczywiście z powodu alkoholu każdy jest problematyczny, tutaj można powiedzieć, bo tak samo można powiedzieć, a Rosjanie też mogą być problematyczni. Tu nie chodzi o nację, tu chodzi o człowieka. Bardzo fajnie się lata z żołnierzami, okay? Ale też są Pełna czasem, dyscyplina, pełna dyscyplina, tak? jest dyscyplina, ale też są różnego rodzaju, brzydko mówiąc, fuck-upy, nawet całkowicie śmieszne, jak pamiętam z tego, prawda? Bo są takie historie, gdzie na przykład wszyscy są na pokładzie, okazuje się, że brakuje jednego żołnierza. No jak to może brakować jednego żołnierza? Liczę, no jest pierwszy raz, drugi, trzeci, czwarty, kurde, no nie może być, prawda? No do tego 757 dokładnie powinniśmy każdego znaleźć. No i później wezwałem dowódcę i pytam się, słuchajcie, no nie wiem, co tam u was, ale ma być was tu, a jest 99. Mówi, poczekaj, sprawdzę. I rzeczywiście przyszedł ze swoim zastępcą, powiedzieli, że brakuje im Smyfa. No to mówię, dobrze, w takim razie dobrze, że wiecie, że kogoś wam brakuje, ale co z bagażem tego Smyfa? No okazało się, że Smyf nie ma swojego bagażu, bo cały jego bagaż należy do jej królowej mości. Też wiecie z jakimi żołnierzami leciałem. Także żołnierze są super pasażerami. Japończycy są bardzo fajnymi pasażerami. Chińczycy lub już gorzej, ale jak powiedziałem, to nie można powiedzieć, że tak jest na każdym locie. Naprawdę nie. Piotrek, Jeżeli chodzi o jeżeli najlepsze chodzi o wspomnienia. ulubione lotniska, to tam, gdzie mam wylądować, tam, gdzie się fajnie z kimś można spotkać. Kiedy byłem zbazowany poza Warszawą, fajnie było wracać do domu, ale lubię też małe lotniska, Bemowo, z którego czasem latałem, czy coś takiego. Ulubione polskie lotniska, no każde lubię. O. Zaczniemy od tego. Słuchajcie, mam na imię Piotrek. Jak widzę, panów w lotnictwie nie ma. Okay? Powinniśmy być po imieniu. Jeżeli chcemy mówić panie kapitanie, to wtedy, kiedy mam mundur, jestem na pokładzie i mogę coś takiego zrobić, co do mnie należy. Ale dokładnie mówicie Piotrek, bo tak jak widzę pan, to tak mi trochę głupio jest i czuję się strasznie staro. Nie to, że nie jestem stary, tylko się czuję staro. Etap, najlepsze wspomnienia. To mi trochę przypomina, jak rozmawiałem ze swojej świętej pamięci dziadkiem. I słuchałem jego historii i szczęka mi opadało, a naprawdę historie miał bardzo, bardzo fajne. I się to trochę okazało, że czym starszy jestem, tym lepszy byłem. Ja nie mówię, że jestem dobry w czymkolwiek i tak dalej,
ale początki są super, później było super, teraz też jest super. To jest chyba kwestia tylko podejścia do tego wszystkiego. Jak jest nowa linia lotnicza? Nowy typ samolotu na przykład. Czy coś takiego? To są takie etapy. Czy tam coś Paulina napisała z pozdrowienia? A to zaraz. O czym mówiliśmy, bo już pomyślałem o kowałach i w ogóle. kończyłeś kwestie właśnie związane z etapami, czyli z tym, kiedy jest fajnie, kiedy... To jest tak, jak to mówią Czesi, to se nevrati, coś takiego, prawda? Nevrati. Dokładnie, no, w wszystkich firmie, kurczę, kiepsko mi to idzie. Nie, słuchajcie, pamiętam początki na przykład Eurolotu, jak zacząłem pracować. Wow, ale było super. Później się firma trochę zmieniała. Pracowałem w małych firmach, gdzie człowiek nie jest numerem, tylko jest jedną z tej garstki ludzi, gdzie wszyscy się znają. Super, pamiętam, tak było w Tajlandii, w PBR, na przykład jak lataliśmy w Bangkok Airways, to dawali nam ludzi, którzy dobrze mówią po angielsku, na przykład, żeby się z nami było łatwiej dogadać, prawda? To też mieliśmy taką fajną, małą grupę ludzi. To też miło wspominam, ale lot też, nie mam rzeczy, które bym źle wspominał. Naprawdę nie mam. Także czy to było kiedyś, czy to jest tego, czy teraz, teraz też ubiorę ten, włożę ten mundur, lub nawet czasem latamy bez munduru, to się cieszę jak dziecko, że idę sobie polatać. Jak o Świętym Mikołaj na przykład. Ja nie wiem, ponieważ jak ja powiem, jakie kawały się robi tym nowym, no to jeżeli ktoś będzie chciał mieć na przykład pracę w lotnictwie, dostanie się do mojej firmy, to ja go będę mógł wkręcić. Tak, robimy kawały nowym, aczkolwiek przez ostatnie lata nie mieliśmy takich nowych, bo byliśmy w stanie zaobserwować osoby, których inne firmy przestały latać, także tak trochę szkoda. I oni mieli na tyle dużo doświadczenia, że mieliśmy na tyle duże doświadczenie, że się po prostu w nic nie dały wkręcić. Ale powiem tak, pierwsze parę lotów, człowiek jest tak przejęty tym wszystkim, że cokolwiek by mu nie powiedział kapitan, czy jeden z pilotów, czy nawet szefa pokładu, to jest brane całkowicie, że tak musi być. Na przykład, słuchaj, mamy problemy z wyjściem podwozia. Czy możesz, prośba do kolegi czy koleżanki, czy możesz pójść nad skrzydło i poskakać, żeby to podwozie wyszło? No, są takie różne rzeczy, prawda? Czyli to mniej więcej taki sam kawał, jak w żeglarstwie kazać komuś wyciągnąć wodę ze skrzynki mieczowej. Zgadza się, albo żeby skoczył po ten skok śmigła czy coś takiego. No tak, są takie rzeczy, gdzie po prostu jak najbardziej się robi. No, nie mogę zdradzić wszystkich takich rzeczy, ale niektóre były naprawdę śmieszne. Muszę powiedzieć, że jak dzisiaj o tym zastanawiam i też dużo zależy od drugiej osoby, żeby ona się jednak nie obraziła. I też muszę powiedzieć, że były osoby, pomimo że one były wkręcone, od razu były w stanie wkręcić następne osoby. I bardzo mi się to podobało, bo to fajnie o nich świadczyło, że mają jakiś tam dystans do samego siebie. Także jest okej. Piotr, Krzysiek pyta nas, od jakich czynników zależy, które lotniska wybieracie jako alternatywne dla danego lotu? Pominę to, że wiesz, jak lecę ja na pokładzie, to na pewno wybierzesz Poznań. No. Wiesz, Tomku, ja lecę i mówię, o kurde, dawno się z Tomkiem nie widziałem, to jakby coś lecimy do Poznania, prawda? Ogólnie to wybiera nam dyspacz, bo oni nam liczą paliwo, czyli dyspaczerzy, ci przygotowują nam lot, aczkolwiek w niektórych firmach jest to tak zrobione, że w razie go rounda trzeba lecieć na lotnisko zapasowe, to od razu lecą i wszystkie służby są o tym de facto z góry powiadomione, tak na przykład Ryanair. Oni mają pokładane tak wszystko bardzo. Ja pamiętam, kiedyś poleciałem do Erzurum, to jest w górach w centrum Turcji, w nocy, nie, w Zielonej Górze, przyznam się, to jedno lotnisko chyba takich większych w Polsce, gdzie nigdy nie byłem. Poleciałem do Erzurum, pamiętam z kolegą. Na początku była kiepska pogoda, później był oblodzony pas, później pas był odladzany, później okazało się, że nie było hamowania na nim i odeszliśmy na zapasowe lotnisko. Tak z planu lotu, jak to było na samym początku, czyli początku i to Diyarbakir. Jeżeli ktoś nie zna Turcji, to powiem, że Diyarbakir jest na południu.
przy samej granicy z Syrią. Wtedy już była wojna i na tym lotnisku co chwila z nich startowały Fy, które startowały w miarę obciążone, a wracały puste. Tylko tyle powiem, żeby się domyślili, co miały pod skrzydłami. Dolot do tego lotniska zajmował z dobre 15 czy 20 minut. Nie zdążyliśmy zmienić częstotliwości na wieżę, nie mieliśmy zgody na lądowanie, wycięliśmy go rounda, musieliśmy powtórzyć tą całą strasznie długą procedurę. W końcu wylądowaliśmy, to jeszcze nasze zbiorniki paliwa się świeciły na żółto, lampki. I tak powinno być, to po prostu jest wszystko, bo tak naprawdę jeszcze mieliśmy paliwa na 45 minut lotu, czyli wszystko było zgodnie z przepisami, tym bardziej, że tam były dwa równoległe pasy. Zadzwoniłem do firmy i mówię, że jestem w Diyarbakir, a oni mi się pytają, ale dlaczego nie jesteś na lotnisku na północy Turcji? Zaraz przypomnę się, jak ono się nazywa. A dlaczego? Przecież my mamy tam swoją bazę. Kurde, no nie wiedziałem, że my tam mamy swoją bazę. Wziąłem pierwsze lotnisko z planu lotu. Jak powiedziałem, no są takie rzeczy, gdzie dobrze wiedzieć, co kompania chce, a nie, że to, co jest napisane, to niekoniecznie jest to, gdzie musimy polecieć. Czasem jest tak na przykład, że widzimy, że jeżeli robi się kiepsko z paliwem, na przykład wracamy gdzieś z Dubaju czy coś, czy i lecimy w stronę Warszawy, są bardzo silne wiatry w nos, to po prostu nawet jak jest samolot pod korek, to widzimy, że dotarcie do Warszawy będzie na oparach, można powiedzieć. I teraz się patrzymy, gdzie mamy lotnisko zapasowe. Może to być Poznań, może to być Rzeszów, niby po trasie, ale wiecie co, gdybyśmy zmienili już podczas lotu, bo wiemy, że pogoda jest dobra, na przykład na Modlin, to wiemy, że tego paliwa tyle nie potrzebujemy i możemy spokojnie kontynuować do Warszawy. Także jest parę tryków. Samoloty myśliwskie. Widziałem tylko z daleka tajfuny na 1000 stóp wyżej. Widziałem Su, który Su-22 może jest mało myśliwski, ale coś takiego. Pokazał nam się na Tikasie, ponieważ wyrwał do góry. Oczywiście nam od razu było trafik, pomimo że tak naprawdę wiadomo, że on nas minie. I to wszystko. A z małego lotnictwa to kiedyś podleciał do mnie blisko F-15, żeby mnie sprawdzić. Aczkolwiek to była noc i go nie widziałem i dopiero później po lądowaniu, kiedy zostałem poproszony, żeby zadzwonić właśnie do approacha, to było nad Nowym Jorkiem, to powiedzieli, że właśnie F-15 był koło mnie, a ja go nawet nie widziałem. No tak, no tak się zdarza. Mamy też pytanie od Karola, które było zadawane na poprzedniej naszym live'ie. Dzięki pracy w liniach czarterowych, ile różnych kierunków można zrobić w ciągu roku? Wszystko zależy od firmy. Jak latałem w Air Italy Polska, lataliśmy na przykład z Polski i z Włoch, to my robiliśmy Amerykę Południową, na przykład lataliśmy do Brazylii. Latałem gdzie do Panamy, lataliśmy na Dominikanę lataliście też. Z tego co kojarzę, byliśmy razem w jednym momencie na Dominikanie, ty byłeś, takie lotnisko było tam na R, chyba coś kojarzę. La Romana. La Romana, właśnie, La Romana, ja byłem w tym czasie na Punta Canie, blisko siebie. Zgadza się, także tak naprawdę tych później lataliśmy jeszcze w parę innych miejsc, oczywiście w Ameryce Południowej i Centralnej, robiliśmy Meksyk, lataliśmy do Kanady i do Stanów Zjednoczonych. W drugą stronę lataliśmy na Wyspę Zielonego Przylądka, lataliśmy do Kenii, lataliśmy na Zanzibar, lataliśmy na Mauritius, lataliśmy na Sri Lankę, lataliśmy do Indii, lataliśmy do Tajlandii, wszędzie dookoła i czasem nam się trafiały też loty na przykład gdzieś do Finlandii czy coś w ogóle. Także tak naprawdę cała ta zachód i południe to mieliśmy całkiem dobrze obstawione. Już nie mówię oczywiście o Egiptach czy Turcji czy coś takiego. Także takich jest bardzo, bardzo dużo kierunków i każdy jest mile widziany. Marysia pytała właśnie, ile średnio w okresie normalnych lotów spędzasz dni w domu, a ile w ciągu miesiąca, że tak powiem, według przepisów powań? Mamy albo 7, albo 8 dni wolnych w ciągu miesiąca. Czasem tak bywa, że rzeczywiście tyle dni mamy wolnego.
Albo latamy, albo mamy stand-by'e, ale tyle dni powinniśmy mieć wolnego. Czasem mamy mniej, ale muszą nam być oddane w następnym ćwiartce, czy coś takiego. To już ta inne rzeczy wchodzi. Wracam do pytania Wojtka właśnie. Latanie VATSIM, mam mało co czasu. Sądzisz na ten temat? Nie mam tego, ale pamiętam, kiedy raz pierwszy raz zobaczyłem w ogóle tableta, to był mój pierwszy oficer, i tak naprawdę bawił się w symulator lotu na tablecie. Okay? To było dawno, dawno temu. Wiem, że to jest super sprawa i też widziałem ludzi, którzy zaczynali, na przykład jeszcze było na Flight Sim tego Microsoftu. Od pierwszej godziny, słowo daję, poszli aż po IFR i mogłem z nimi rozmawiać, mogli robić te wszystkie procedury i ja mogłem ocenić i to było naprawdę super zrobione. Bartek już trzeci raz zadaje pytanie, tak sobie, że tak powiem, spoglądam. Odesłałbym go do naszego pierwszego live'a, ponieważ tam porozmawialiśmy troszeczkę o spotterach. No, na pewno można powiedzieć, że machasz im, lubisz spotterów i tak naprawdę chyba ten temat mieliśmy wyczerpany podczas naszego pierwszego live'a, co? Tak, zgadza się. Jeszcze pamiętam, że pierwszy raz w ogóle wyszedłem w ten kręgi polskiego spotterów, latając jeszcze na Embraer 145. Ktoś kiedyś zrobił zdjęcie, kiedy chyba miałem nawet jakąś tam kartkę na Embraerze. No też był nieżyjący kolega, który jeszcze to było na długo przed forum. I jakoś tak on mnie znalazł, zaczęliśmy rozmawiać. I tak naprawdę mam swoje zdjęcia na różnego rodzaju forach, oczywiście na lotnictwie.net mam swoje zdjęcia, już dawno tam nic nie wrzucałem, mam na Airliners, aczkolwiek nie pod swoim nazwiskiem jestem i gdzie jeszcze coś takiego dużego jest jeszcze, no także znajdą się takie miejsca, gdzie jestem. Fabrycy. Tak, 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 to jest odpowiedź chyba tego. Fabrycy, jeśli mówisz. No. To chodzi chyba o tego spottera, którego miałeś na myśli. No tak, on był taki, prawda, z córką zawsze przychodził na lotnisko, on zrobił to zdjęcie i się później zaprzyjaźniliśmy. I też właśnie, no, Fabrycy już nie ma z nami przez prawie 15 lat. I powiem tak, bardzo wiele osób mi pomogło w moim życiu, w karierze lotniczej, od rodziny poprzez prawie osoby nieznajome. I no niestety nie wszystkie osoby są z nami. I czasem nie mam po prostu nawet jakim podziękować za to, że jestem tutaj, kiedy jestem. Słuchaj, powiem ci tak, zmieniając temat, paszport, mam dwa paszporty i to już parę razy musiałem mieć paszport zmieniany z powodu braku miejsca na nie i teraz jak chce ktoś mi podsemplować paszport, to proszę, żeby nie podsemplował, bo po prostu z tymi paszportami są same problemy. No tak, tak to się, że tak powiem, odbywa. Mariusz pyta, Piotr, skąd się biorą różnice w limitach wagowych bagażu na czarterach, na przykład na trasie Warszawa FNC, to jest Madeira, tak? Dobrze kojarzę? Tak, dobrze. Tak, jeden z przewoźników oferował 22, drugi 19. To mi się wydaje, że to może być na przykład typ samolotu. 737 ma troszeczkę większe zbiorniki paliwa, mamy troszeczkę większy zasięg niż 320. W związku z tym ta 320 musi być lżejsza. Gdybyśmy wzięli 3 kg razy 189, to ile wychodzi? Pół tony, wychodzi troszeczkę więcej, powyżej pół tony. No to tak naprawdę pół tony to jest. Pół tony może dać nam te 10 minut więcej lotów i to lotu. I to może być to akurat, gdzie możemy być w stanie wykonać dany rejs lub nie. No na 738 na NG-ku pamiętam, jak leciałem z Smartwingsem właśnie do Ras Al Khaimah, to limit bagażu był na poziomie 15 kg, prawdopodobnie właśnie z tego powodu, że to jest dość daleki już. Pamiętajmy jedną rzecz, że w samolocie bardzo widać różnicę, że czym lżejszy samolot, tym mniej tego paliwa spala. Powiem takie dwa ekstremy. Maksymalna masa przy maksymalnej masie startowej 737-800. Kiedy wchodzimy na optymalny poziom zaraz po starcie, gdzie lecimy, no powiedzmy na, gdzieś tam na Kanary, to mamy spalanie na silnik rzędu 1,6, 1,7 tony, czyli 1700 kg na silnik razy 2.
pustym samolotem, zupełnie, nasze spalanie powinno być poniżej tony na silnik. Czyli to jest 1400 kg mniej na godzinę lotu. Czyli każdy kilogram tak naprawdę więcej, to my musimy więcej spalać. I dlatego? To szczególnie było chyba widać, jak przylatywał Romo Alfa do Warszawy z Everett, kiedy faktycznie tam ten samolot na pusto nie tylko ciął dość wysoko, ale też bardzo szybko. Robiliśmy takie porównanie, taki wykres. Ale to powiem jak... tak, Dreamliner to co innego, ponieważ się wszyscy przyzwyczailiśmy, że samoloty latają na dzień dobry 3.3, 0.3.4, 0.3.5, 0.3.6 poziomy lotu, a Dreamliner na dzień dobry wchodził na 3.8.0 i wchodzi ciężki. 3.8.0, czyli 38 tysięcy stóp, tak? Stóp, tak. I żeby było ciekawiej, to było tak, że na początku, kiedy Dreamlinery były nowe, to koledzy mówili, że jak lecieli nad Atlantykiem, to mieli całą górę dla siebie. Bo nikt tam nie latał, a teraz są Dreamlinery 350, 300, niektóre 30 lekkie i na tych górnych poziomach się zrobił bardzo duży ruch. Wiesz co, pieczątki jak pieczątki, ja muszę w ogóle te stare paszporty znaleźć, bo mam już któryś z kolei. Ale jeszcze, żeby było ciekawiej, to ci powiem, że na przykład prosiłem o kubańską pieczątkę do amerykańskiego paszportu i nie chcieli mi go jej dać. Musiałem się nieźle do nich poprosić, żeby mi dali czy coś takiego. Nie zostałeś wpuszczony do jakiegoś kraju z przyczyn wizowych. Nie zdarzyło mi się, ale już parę razy zastanawialiśmy się, czy nas wpuszczą. Tak nawet było w latając z Emiratów Arabskich. Wylądowaliśmy w takiej ściśle tajnej bazie gdzieś na pustyni i tak naprawdę Włoch powiedział, że on ma gdzieś, on wie, że może wjechać, a my za bardzo nie wiedzieliśmy, czy możemy, czy nie. I zajęło nam to 3 godziny. Trochę nie wiedzieliśmy, co z tym fantem zrobić. Żołnierze powiedzieli, słuchajcie, gwarantujemy wam, że możecie przez te 3 dni być z nami. Sobie dziewczyna powiedziała, Boże, jak ja będę z tymi tysiącem żołnierzy przez 3 dni, prawda, dawała radę, ale okazało nam się, że w końcu nas gdzieś tam daleko wypuścili. O właśnie, to jest Max. W związku z tym od razu powiem, że jakoś nam się udało wyjechać taką furgonetką bez okien, bez przyciemnianymi drzwiami, wywieźli nas za bazę i zostawili nas na pustyni, na szczęście z daleka wtedy jechał autobus w naszym kierunku. Także fajnie było, ale nie było problemu, choć raz pamiętam, że w Indonezji wylądowaliśmy bez zgód i wtedy jeszcze byłem dzielnym pierwszym oficerem i powiem tylko tyle, że $100 od osoby kosztowało chyba przymknięcie oka, co my w ogóle robimy w tym kraju, a chodziło o zatankowanie samolotu. Piotrek, mamy przy okazji puściłem właśnie filmik z inspekcji, którą załogant albo kapitan, albo pierwszy oficer robi przed każdym lotem. Możesz powiedzieć, dlaczego się zagląda tu i tam? No żeby potwierdzić, że wszystko jest w porządku. Powiem tak, to wszystko mam oczywiście rozpisane w manualu. Tak szybciusieńko powiem, że to jest akurat chyba w złą stronę, bo normalnie się robi zgodnie ze wskazówkami zegara cały obchód. Zaczyna się od wyjścia i się idzie. To jest tak szybko połowicznie tylko zrobione. Sprawdzam. Myślę, że tak to jest naprawdę... bardziej prezentacja na YouTube'a, aczkolwiek chciałem znaleźć taką, która no będzie w miarę dobrej jakości. Tak, to jest tak naprawdę, to jest 7378, czyli Max 8. Kiedy został wprowadzony, Lion Air to była bodajże pierwsza firma, która w ogóle je dostała, a to jest chyba Batik nawet, także powiem tak, sprawdzamy wszystko, co możemy sprawdzić wzrokowo, razem z różnymi lukami, czy czasem znajdujemy rzeczy podczas walkarounda, które nie powinny się zdarzyć? Tak. Dodatkowo inne osoby też taki walkaround robią, na przykład osoby, które nas wypuszczają i one też czasem zgłaszają różnego rodzaju rzeczy. To może być wniecenie, zadrapanie czy coś takiego. Samolot jest duży. Czasem się zdarza, że coś uderzy ten samolot nawet na ziemi, a my o tym nie wiemy. Dobrze byłoby, żeby to było sprawdzone, zanim wystartujemy. Jak się już wystartuje, no to wiadomo, trzeba będzie wylądować. A tak to czasem jest bezpieczniej zobaczyć to wszystko przed startem, niż oczywiście się dowiedzieć od kontrolera. Słuchajcie, dostaliśmy raport, że coś tam, coś tam, coś tam. No.
No ja pamiętam w Poznaniu taką śmieszną sytuację, gdzie jedna z egipskich linii lotniczych wylądowała po. No, normalnie wylądowała w żadnym trybie awaryjnym, bo lot był do Poznania, ale dostali piorunem gdzieś tam po drodze i były dziurki w kadłubie i taśmą srebrną zostały zaklejone i samolot dalej poleciał. Ja wtedy pamiętam. Słuchaj, ja pamiętam, to też właśnie było z Poznania, że samolot został uderzony piorunem. Nie naszej linii lotniczej, ale firma, która nas wspierała, Kanadyjczycy, Sunwing. I dopiero w Poznaniu, po 2 tygodniach, oni te dziurki znaleźli, dopóki tego nie sprawdzili i nie załatali. Takie rzeczy się zdarzają. Sprawdzamy naprawdę wszystko, takie małe rzeczy. To zajmuje parę minut i tak naprawdę jak pilot to robi, to przeważnie głowę ma do góry cały czas skierowaną, chyba że sprawdza podwozie, opony. To cóż, albo się potknie o coś, albo wejdzie na przykład w coś. Także takie rzeczy się zdarzają. Trzeba po prostu uważać. Ale rozumiem, że sprawdzacie, czy wszystkie, że tak powiem, lampki mają swoje obudowy, czy nie ma, czy wszystkie odgromniki są właściwe, prawda? Czy też klocki hamulcowe, hydraulika? Czy nie ma żadnego przecieku, czy sprawdzamy, czy na przykład ptak nie zrobił gdzieś gniazda na szybko w jakiejś części samolotu, bo też się zdarza. Sprawdzamy wszystko tak naprawdę, co możemy. No niewiele możemy zobaczyć wizualnie, ale wszystko to, co jest. Jak hamulce możemy sprawdzić, możemy zobaczyć, w jakim stanie są opony. Wszystko to sprawdzamy w miarę możliwości. A powiedz Piotrek jeszcze, bo tutaj jest piękna pogoda, wszystko fajnie można dojrzeć. Nocą jest inaczej, bierzecie latarkę, prawda, świecicie. Rozumiem, że to jest duża trudność pomiędzy dniem a nocą, jeżeli chodzi o zrobienie takiego walkaroundu. Tak, ale na przykład się nauczyłem, że czasem, kiedy jest takie dziwne oświetlenie właśnie, nawet bez latarki, jak się widzimy, to wtedy widać lepiej każdą rysę, każde zagrożenie samolotu, bo jest Mirek inaczej, cień pada. I tak jak na przykład tutaj widzimy, prawda, czasem się coś odbija i na to zwracam uwagę. Gdzie samolot przeważnie uderzany? No, przy drzwiach, cateringowe ciężarówki. Tak naprawdę bardzo często się zdarza właśnie, że samolot zostanie uszkodzony na ziemi przez kogoś innego. Jak powstało jest Airways. Dostali 2 samoloty, w jednym pękła szyba, a drugi został uziemiony, bo wjechał w niego samochód. Czasem mają pecha po prostu, także tyle. O, Mirek, jak miło. No właśnie, Mirek, dlatego wiesz, wrzuciłem od razu tą informację. Witamy cię, Mirku. Żeby było, Mirek był kapitanem na wielu samolotach. Lata na Dreamlinerze i na filmie, który Tomek pokazał w zeszłym tygodniu, nasz lot na 757 do Girony właśnie był dzielnym pierwszym oficerem. Zaraz Tomek znajdzie, ale to jest Mirek. Tak, znajdę. Na Jerze na 757, także tak, mimo że już nie lataliśmy razem przez wiele lat, a lataliśmy razem w 2 firmach, to cały czas, raz na jakiś czas się spotykamy. W ogóle żeby było ciekawiej, nawet jak firma padnie, to po 15 latach czasem są cały organizowane różne spotkania, no może teraz nie, ale niestety niedawno mieliśmy i naprawdę było bardzo, bardzo miło zobaczyć całą gwardię. Super, także naprawdę miło. No jak wywołałeś kwestię filmu, no to czuję się zobowiązany do tego, żeby Mirkowi tak, przypomnieć. Domyślałem. Żeby przypomnieć. Zobaczymy, że się w ogóle nie zmieniliśmy przez tyle lat, jestem tego pewien, zobacz. Ten film. Raz jeszcze. Uwielbiam 757, to był jeden z najfajniejszych samolotów, jaki lataliśmy. Tak naprawdę kadłub 757 jest taki sam jak 737, jeżeli chodzi o wielkość. Tylko jest po prostu trochę dłuższy, kokpit jest oczywiście inny, bardziej nowoczesny do któregoś tam momentu. Super było, naprawdę był ekstra. Notabene to był twój aparat, nie mój. I tak dalej. Tak. Najdalej 757 byłem w Atlancie. Z jednej strony do Brunei polecieliśmy chyba w drugą stronę albo i nie. Nie pamiętam, ale długie loty robiliśmy. O, teraz Mirek będzie, proszę bardzo, jest Mirek. O, Miras jest, proszę bardzo. No. Ja tutaj pamiętam nasz start z Girony, kiedy tam jest taka górka, takie wgłębienie na pasie, no to Mirek normalnie jak na koniu krzyknął i ja. Tak więc to pamiętam, pamiętam. Tak. Mirek. No właśnie każde lotnisko ma coś takiego. Pamiętam, że w Kenii chyba, w Mombasie była taka dziura, że no można było zobaczyć prześwit pomiędzy
naszą tylną częścią ciała, a fotelem, jeżeli były pasy mocno nieprzyczepione, bo tak to było. W Zanzibarze była taka dziura, pamiętam, że w pewnym momencie było powiedziane, że to kapitan może lądować tak, żeby tą dziurę ominąć na przykład. No tak, tak się zdarza. Piotrek Jakub pyta, czy jest takie lotnisko? Może Lukla, bo Luklę widziałem tylko w Nepalu, tylko z powietrza ją widziałem. Wydaje mi się, że to jest takie, taki hardcore. Może też jeszcze parę jakichś takich super krótkich lotnisk, ale latałem na ciekawe lotniska. Na przykład mówiliśmy o lataniu poniżej poziomu morza. Lądowałem w Death Valley w Stanach Zjednoczonych, minus 211 stóp, czyli 211 stóp pod poziomem morza. Fajnie. Dużo jest takich lotnisk, naprawdę dużo jest takich lotnisk. Podziwiam ludzi, którzy latają z dżungli, czy gdzieś na Alasce, bush pilot to naprawdę coś. Mamy, Piotrek, takie pytanie, które nie wiem, czy jest sens poruszać, ja bym go nie poruszał, ponieważ dyskusja na temat portu centralnego pod Warszawą, czy ona wypali, czy nie, to chyba nie nam osądzać. Czy jest sensowna, czy nie, to też chyba nie do końca nam osądzać, czy ona ubije. Powiem tylko tyle. Jeżeli nawet wypali, zastanawiam się, czy jako pilot będę z niego operował przed pójściem na emeryturę. A ja czy na przykład podróże biznesowe Poznań-Warszawa będę dalej realizował samolotem, czy wtedy wybiorę samochód albo sam zrobię licencję jakiegoś pilota na śmigłowce, na przykład chociażby. Na przykład, zgadza się. Wiesz co, za tyle lat to chyba będziemy coś takiego bardziej a la dronami latać, zobaczymy. Niektóre projekty są super fajne, takie małe. Piotrek, chcieliśmy zrobić godzinę, mamy godzinę 51, tak więc... Trochę długo, co? Mam... co? Nikt nie, że nie zasnął po drodze, także tego. Znaczy ja no powiem właśnie, w ten sposób. Proszę bardzo, Ertali Polska, cześć Tomku. Tak więc zbiera się ekipa. Ja powiem w ten sposób, no zawsze się nam bardzo dobrze rozmawia i możemy w sumie rozmawiać więcej niż godzinę, dwie i trzy i zdarzało się nam coś takiego. Ja myślę, że fajnie, że się udało nam wyczerpać w sumie odpowiedzi na większość pytań, które zostały zadane. Te, które się dublowały z pierwszym live'em, celowo gdzieś tam pomijałem. Odpowiedzieliśmy też na parę pytań, które pozostały bez odpowiedzi na właśnie naszym pierwszym spotkaniu. Część z nich celowo gdzieś tam pominęliśmy, ponieważ były powiedzmy na tyle techniczne, że ciężko by było teraz tutaj o tym rozmawiać, czy też zanudzać ludzi konkretnymi technicznymi rzeczami, czy też puszczać jakieś dodatkowe filmy na YouTubie. Ja się bardzo cieszę, że możemy zrobić takiego live'a. Dla tych, którzy oglądają dzisiaj nas po raz pierwszy, na dole idzie pasek z linkiem właśnie, gdzie można nas szukać, jeżeli chodzi o naszego pierwszego, taki specjalny, skrócony link. Na pewno, Piotrek, będzie jeszcze okazja do tego, żeby wracać. Myślę, że po tym... Ja czekam, Tomku, ja czekam na następne osoby, które będą po mnie, bo wiem, kogo masz za nadrzu i już się nie mogę doczekać, żeby tak naprawdę posłuchać, co koledzy mają do powiedzenia. Jeżeli chodzi... Będę zdradzał, dokładnie, to jest twoje show, to jest twoje zaproszenie, ale ja się nie mogę doczekać, żeby posłuchać kolegów. Znaczy tak, jeżeli chodzi o tych, których gdzieś tam mam za nadrzu i tych, z którymi rozmawiam w tej chwili, to w sumie czekam w większości przypadków na to, czy to, co mówiłeś, czy pracodawca będzie chciał się zgodzić na to, żeby dana osoba prywatnie, nie w imieniu linii lotniczej, wystąpiła po prostu tutaj jako uczestnik naszego portalu. Rozmawialiśmy troszeczkę wcześniej. Ja wiem, że ode mnie z firmy też ludzie rozmawiają. Ja występuję jako Piotrek, nie jako kapitan swojej linii lotniczej, której nawet nazwę tutaj dzielnie pomijam, jak tylko mogę, właśnie, bo no niestety w obecnej dobie tak jest właśnie, że czasem góra, dlatego właśnie kapitan Dariusz ma takie duże pole do popisu, bo on to po prostu może. No. Tak, dlatego w tej chwili rozmawiamy z paroma pilotami, którzy między innymi są dzisiaj chociażby u naszego narodowego przewoźnika, którzy przeszli bardzo fajną historię, ponieważ latali zarówno za granicą, latali w Azji, latali na Airbusach, a dzisiaj latają na Boeingach. Tak więc wspomniany Maciek, jak już rzuciłeś hasło, tutaj bardzo liczę na właśnie też Macieja, który będzie mógł ja też.
nam opowiedzieć dużo, dużo ciekawych historii. Ma najlepszego bloga, naprawdę. Ty wiesz dobrze, że z bloga się nie wykręcisz. W naszej pierwszej części była dyskusja na temat książki. Witek wtedy powiedział, że na pewno warto zrobić krótkie opisy. Ja też jestem tego zdania, że w sumie powiem tak, nie powiem jakiego polityka, jest taka książka, która jest takim dziennikiem jednego z polityków. Fajnie się on czyta, fajnie się on słucha, ponieważ krótkie, że tak powiem, opowieści, te dniówki. Ta książka, która była numer jeden na święta, okej, dobrze. Takie dniówki właśnie, co się wydarzyło, z jakimi problemami się zderzył i tak dalej. To były bardzo ciekawe historie i aż się czekało, tak jak w serialu, na kolejną. Tak więc myślę, Piotrek, że ten problem, który miałeś na pierwszym naszym live'ie dotyczący jak to napisać, już jest rozwiązany. Witek potwierdził, a jak dobrze wiesz, to są słowa jednego z założycieli lotnictwo.net.pl, tak więc tutaj też trzeba go słuchać. Dobrze, słuchaj, dzięki, będzie dobrze. Jeszcze jedno pytanie szybkie od Sławka i powoli kończymy. Na pewno lądowałeś chyba. Nie. Nie? Nie, Skiatos mnie omijało z prostej przyczyny. Kiedy my lataliśmy na Skiatos akurat przez pół roku, to wtedy byłem de facto zbazowany z Katowic, bo z Katowic miałem Maderę. I przez te pół roku, co lataliśmy, to od nas było tylko dwie osoby przeszkolone z bazy warszawskiej i Skiatos mnie po prostu za każdym razem omijało. I nie tylko Skiatos, ale jeszcze Lesbos mnie chyba, nie pamiętam, w każdym razie jest parę lotów, które mnie omijały, jakoś tak. Tak, no było blisko z tym lądowaniem, im się udało, kapitan poniósł konsekwencje, tyle co powiem. Piotrek, tak jak poprzednio, jeszcze na chwilkę wchodzimy do twojego 737, do twojego kokpitu. Jednocześnie dziękując wszystkim za udział w naszym live'ie z kapitanem Piotrem Lipińskim, który... Dziękuję, pozdrawiam wszystkich serdecznie spod Warszawy, z Warszawy, z okolic całej Polski i zagranicy. Naprawdę, wielkie dzięki, że chcieliście z nami te dwie godziny pobyć. Wiem, to jest bardzo dużo czasu. Mam nadzieję, że nie zasnęliście i gdybyście mieli pytania, znajdźcie mnie. Na fejsie, na Instagramie, tak naprawdę może na Instagramie najszybciej się mnie znajdziecie, bo czasem nie odpisuję, ponieważ nie czytam tych wiadomości, albo wpadają do spamu. Także Instagram All Over The World 787, na YouTubie All Over The World 1, no oczywiście lotnictwo.net.pl All Over i tak dalej. Także zapraszam. Tomku, dzięki za zaproszenie. Chętnie obejrzę następnych kolegów i ciebie w akcji. I jak powiedziałem, słuchajcie, będzie dobrze. Trzymajcie się mocno i zobaczymy, co nam przyniesie następny miesiąc czy dwa. No tak, właśnie. I zobaczymy, czy wrócimy do tego latania, albo kiedy wrócimy. Piotrek, jeszcze jedno pytanie ode mnie. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o twoje uprawnienia? Będziesz musiał zrobić jakiś lot, właśnie jakiś start lądowania? Czy przewiduje już coś firma u ciebie? Jeszcze mam 90 dni. Na razie minęło 30 bez startów i lądowań. W razie czego szybki symulator godzinny, żeby zrobić parę startów i lądowań, bo tak są przepisy, choć mam nadzieję, że tego nie dojdzie i wrócimy wcześniej do latania. Piotrek, tego właśnie tobie życzę i wszystkim, którzy dzisiaj nas oglądali. Wojtek Wąg pisze, kurczę, spóźniłem się, Wojtek, bez problemu, za dosłownie parę minut będziesz mógł to obejrzeć na naszym fanpage'u na lotnictwo.net.pl. O, Krzysiu Maj się dołączył do nas z Leszna, tak więc też jeden z założycieli lotnictwa.net.pl. I jeszcze raz, dzięki bardzo, wytrwaliście z nami dwie godziny. Kolejne live'y wkrótce. Kogo zaproszę, tego jeszcze do końca dzisiaj wam nie mogę zdradzić. Będę starał się robić to w miarę cyklicznie, aczkolwiek to też jest powiązane z tym, czy dana osoba w danym momencie może w tym live'ie uczestniczyć, czy na przykład nie lata, bo wspomniany Maciek całkiem możliwe, że będzie realizował swojego live'a nawet w Szanghaju. Tak więc już był pomysł, żeby to zrobić z kokpitu, ale mówi nie, za dużo trzeba by było... Nie przejść. Tak, za dużo trzeba by było się napisać pism. Jeszcze raz, dzięki bardzo i do następnego. Do zobaczenia. Na razie, hej. Na razie, cześć.